Hej moi kochani, witam was serdecznie, tutaj Hanta. Materiał, który zarazł życie, jest zapisem ze streama, który był realizowany w dniu 12 stycznia. Generalnie jakby nagrywany, można powiedzieć, że tak czasowo, jeżeli chodzi o grę, jest między odcinkiem, zaraz wam powiem, tylko muszę sobie sprawdzić, 56 a 57, aczkolwiek zostawiam go po prostu bez numeracji, dlatego że jakby te wydarzenia mogą się zdarzyć kiedykolwiek, w sensie między tam, wiecie, 20 którymś, a powiedzmy 100 odcinkiem Skyrim, te wydarzenia mogłyby się wydarzać, więc jakby nie ma tu znaczenia ta numeracja, natomiast no, materiał ma ponad 2 godziny i 20 minut, więc... Wrzucam to po prostu jako taką trochę ciekawostkę, tak jak mówię, jest to zapis ze streama, rozmawiam tam z czatem, wiadomo, ja nie odpowiadam, tylko zazwyczaj jak ktoś coś pisze na czacie, to jest jakieś pytanie, ja to pytanie powtarzam, czytając sobie jednego, już dopiero na nie odpowiadam, więc tutaj jakby dużego problemu nie powinno być, ale mam świadomość, jest to długi materiał i ja się tu nie obrażę za brak wyświetleń, natomiast po prostu w ramach ciekawostki ja to zostawiam po prostu na YouTubie, bo lubię, jak wszystko jest tak komplementarnie wrzucone, więc są tam lokacje, których w żadnym innym odcinku nie znaczy. Lokacja jakby główna jest to Czarna Przystań, miasto krasnoludzkie, natomiast dużo tam rzeczy zrobiłem, których na żadnym odcinku nie zobaczycie, czy tam żadnych pomniejszych lokacji, których nie zobaczycie na żadnym innym odcinku, także dlatego z poprawności po prostu bycia dobrym youtuberem wrzucam wam to, także jak chcecie, to miłego oglądania. No i trzymajcie się, bo już na końcu nie będę się żegnał. Cześć. Nagrywa. Ja w 9 coś wczytuję, kurwa. Ale dobra, przynajmniej w tym samym miejscu. Okej, więc spoko. Szarobury, daj mi kurwa spokój. Okej, więc sytuacja wygląda tak, że to co tutaj jest, to jest tak naprawdę akcja troszeczkę do przodu, jakieś 4 odcinki do przodu względem tego co było dzisiaj na YouTubie ze Skyrima. Aczkolwiek dzisiaj najpierw tak, zajmiemy się troszeczkę tutaj łażeniem wokół domku. I później pójdziemy w jedno miejsce, później wrócimy też tutaj do domku. Więc pierwsze co, to musimy troszeczkę się odposażyć, czyli pozostaje różne pierdoły w tym. No i właśnie, mamy tutaj piecyk. I teraz zobaczymy. Okej, tutaj nie mam nic już do wyciągnięcia. No, byłem ostatnio w takim dwemerskim mieście i mam w cholerę jakichś dwemerskich rzeczy, ale mamy jakieś takie dźwignie, mamy przekładnie, tryby, żyroskopy i to ogólnie generalnie gówno daje, w sensie nie da się tego przetopić na dwemerskie te rzeczy, więc to jest generalnie gówno, to jest do wywalenia. To jest rdzeń energetyczny Centuriona, mam ich chyba gdzieś tam poukrywanych jeszcze ze 3 albo z 2 i też gówno. Także trochę dupa, trochę mnie to martwi, no ale okej, no bo tam powiedzmy, że talerz dwemerski, miska czy jakiś tam, no to wiadomo, ale kurde, że tryby nie da się przetopić, bez sensu. W każdym razie, najpierw troszeczkę inaczej, po prostu będziemy troszeczkę tutaj porządkować tych rzeczy, które tu są. Zobaczcie, kto wrócił, Hunt Dragonborn. Pięknie ma twarz, jest tam wsadzona, dzięki bardzo. Więc okej, no na razie sobie po prostu, wiecie, pozbieram różne rzeczy i poprzestawiam między tymi, między różnymi, słuchajcie, skrzynkami i tak dalej. Na razie biorę te wszystkie rubiny i tak dalej. To trzeba będzie poprzekładać. Szafir się przyda, szmaragd. Bo zacząłem po prostu znajdować właściwe miejsca na właściwe rzeczy, tak? Okej, to sobie tu pozostawiamy. No i tak, te dwemerskie rzeczy, czyli tak dźwignia, przekładnia, tryby, żyroskopy, to nam nie jest potrzebne. Kiełorkera, kula harmonii. Właściwie jedną dostałem fabularnie, a drugą znalazłem. Też nie wiem po co mi, ale no, niech będzie na razie. No właśnie, ten rdzeń tu zostawię. A kamień możemy zostawić. Okej, no i tu mamy właśnie jakieś tam rudy różne. Mamy runiczny leksykon, on jest z misji akurat, to będzie do oddania. To, patrzcie, sztabka krasnoludzkiego metalu, mam już 32 tego, a jest jeszcze od cholery w tych ruinach i po prostu później tam wrócimy. Dobra, na razie tyle. Dobra, więc tak... Cylica działa nawet, wow. Polecam moda na przypalanie wszystkiego. Co? Przepalanie wszystkiego, ewentualnie sprzedaj i będzie. Nie rozumiem. Wybacz, powtórz po polskiemu, bo nie zajarzyłem. Ale wiecie, z jakiego ja bym chciał mieć moda? Moda, który mi pozwoli na określenie, gdzie się znajdują dani towarzysze moi. Czyli tak jak tutaj akurat mam Grigorija i Raję, mam tutaj w domku, znaczy przy domku, Serana, która chodzi ze mną, ale byli jacyś inni towarzysze, którzy gdzieś tam są w różnych miejscach pozostawiani. No dziękuję. Po całym tym, po całym Skyrim, czy to odkrycie, czy nie odkrycie, chciałbym mieć moda, który pozwalałby mi na zarządzanie tym, to by było spoko. W tym razie do tej szkatułki ładuję te wszystkie właśnie, nie, przepraszam, to są naszyjniki i pierścionki i jakieś amulety. Gdzie była? Tu była szkatułka chyba. Tak, ja te wszystkie ametysty i tak dalej. Więc to tutaj poumieszczam. Klejnoty oczywiście zostawimy. Zwykły klejnot to akurat nie, to zostawimy sobie. Rubiny, szafir, szmaragd, złoto. Dobra, to wszystko spoko. Teraz tak, generalnie mam trochę jakichś tam metalowych rzeczy, porobię, może coś się uda, wiecie, porobić. O właśnie, tu by się przydały jakieś łóżka może w końcu. Aha, widzę, że nie mogę. Muszę mieć paski z skóry i słomy. Aż, fuck you. Mieszek na broń. Jakieś półeczki. Różne. Nie powieszę nic. A, weźmy jedną szafę, jeden kredens. Mamy jakieś krzesło, to dawaj. Mieszek na broń może być. 4 półki ścienne. Regał na książki. Może być szafka. Tutaj akurat w tym pomieszczeniu nie było absolutnie nic. Będzie zawsze już coś tam się porobiło. Tu mamy to, tu mamy na książki regał, bardzo fajnie. Tu mamy jakąś szafę. No, trzeba by porobić w końcu trochę tych mebli, nie? Żeby to wszystko pokończyć. To możemy sobie zrobić. Tu znowu nic. Na wejściu już mam wszystko skończone, to jest akurat fajne. Kurwa, gówno tu zrobię. Może jeszcze tu. No, cię posprawdzam, ale chyba już nic tu nie będzie. Okej, to były jakieś tam pierdoły. O, sól wziąłem, świetnie. Nie. Tu też nic, dobra. Jebać. To w takim razie co? Co ja mam przy sobie? Ogólnie przydałyby mi się rzeczy... No właśnie, tu mam na przykład pełno zwojów. Te wszystkie zwoje trochę ważą, mogę... No w ogóle nie używam tych zwojów, bo nie wiem w sumie do końca po co mi one są, ale no cóż. Tu mam różnych pełno właśnie składników i te składniki ostatnio powywalałem. Przydałoby się gdzieś, wiecie, ustalić konkretne szafki pod konkretne rzeczy. Tu nie. A tu miała być jakaś wieża, jakiegoś tam maga, coś tam? Nie jestem pewien. Tu jest tu ten, a do alchemii, kurwa, nie mam nigdzie. Tutaj na... Gdzieś na dole to mam? Nie, dobra, wiecie co, jebać. Zostawimy to tu. Tu sobie damy na przykład składniki... tak, to co się nazywa składnikiem. Czyli to umieścimy wszystko. Oprócz szkarłatnego korzenia nirn, dlatego że to nam się przyda, bo to jest pod misję. Okej, tu są pierdoły, to wiem. O, serżak ktoś wrzucił. I teraz tak, tutaj gdzieś poumieszczałem w kuferku, wiem, że mam jakieś rzeczy, które dotyczą udźwigu zwiększonego i ten udźwig nam się przyda mocno. Udźwig nam się przyda, skórzane buty udźwigu. O właśnie, mamy butki do udźwigu, wiem, że mamy jeszcze jakieś inne rzeczy do udźwigu. Ucznia, jakiegoś innego, szklany miecz, wielki. Szklany miecz, łuskowe tłumienie porażenia, topór wojenny lodu. Nie mam nic więcej? Myślałem, że jeszcze coś mam, bo ogólnie tak. O, Hanta, wpakuj sobie w końcu może punkty w kondycję, to byś miał zwiększony udźwig. Ludzie, ploks. Wiecie, ile ja już mam wpakowane właśnie w udźwig? Czy w kondycję właśnie. Mam, kurde, medalion Świętego Dziuba, który mi zwiększa udźwig o 50 punktów i kondycję o 50 punktów, co w rezultacie daje mi z 50 punktów to jest 25 punktów udźwigu samego, czyli to jest 75 punktów udźwigu za sam ten medalion Dziuba. Tu mogę sobie to zwiększyć, to już mam 530. Na razie zostawimy to. Łuskową zbroję bym gdzieś zostawił sobie, żeby mi nie nosił. Może w tej komodzie. Ale może gdzieś bardziej bliżej wyjścia. Są gabloty. Tu jest pusty stolik. Dobra, niech będzie tu. Czyli to sobie... Tu zwiększa się kondycja, no ale tu się zwiększa udźwig. To już lepszy będzie ten udźwig, więc tą sobie na razie tu umieszczę. I to też. Założę te. O, tu zostawmy sobie to. Teraz mamy tak, pełno miksturek, zwojów od chuja i różnych innych pierdół. Tu mam jakieś książki. Książki można by poukładać tam w tej nowej szafie. Na przykład tu. Nie rozumiem. No szafa. No i co? Aha, Boże, że szafa i safria, ojej. Uff, kurwa. Ejbane, chyba się napiję z tego powodu. Co wy tego Sergia tak rzucacie cały czas? Ej, ale wiem, że gify można wrzucać, przez tam jakiś tam serwis trzeba to wrzucać. To umieścimy, dzienniki na razie nie. Fragment, o, tu jest jakaś książka. To było do czytania, ale ten, Księga Życia i Służby Dobra. Do domu, co zostawimy? Notatki, opius Świętego Dziuba. A może gdzieś indziej, plan wyprawy, prastare zwoje, tutaj mam właśnie krew i smog, nie z fabuły. Przepisy, wiadomość, wezwanie dla partnerza. To sobie tu zostawimy. Opus Świętego Dziuba może gdzieś indziej. I przewracały. Na razie opus Świętego Dziuba to ja chyba sobie tutaj jebnę. Ale tak po prostu. Później będę to oczywiście zmieniał pewnie z 1000 razy. Albo na przykład te zwoje prastare mógłbym... A, nie mogę, bo są w zadaniu. Chodź tu. To ta śmieszna książka, co ją sam zebrałem. W kopcu dusz. Dobra, zamknięta, fajnie. Kurde, wcale tego nie chciałem... Nie chciałem tego brać! O, tu sobie serca Dedry poumieszczałem, mam ich 13 już w tym momencie, one tam sobie będą na razie leżeć, nikt nie będzie niepokoił. Tutaj generalnie na koniec jednego odcinka zobaczycie, że tu sobie przyszedłem do domku, a tu miałem bandytów 3 w środku i musiałem ich zabić i tutaj jest jedna kubka popiołu, bo ona oczywiście ta Franca musiała jednego z nich se zmienić w sugusów. No, a ja chciałem przeszukać jego ciało i spada tu kubka popiołu, nie mogłem jej przeszukać, jak mi został popiół... Co ty właśnie kurwa zrobiłaś? Aha, tu jest coś zjebane. O fuck, tu jest szafka wewnątrz ławki, ona usiadła wewnątrz jeszcze. Popatrz, tu jest ławka i ona się kończy gdzieś... Widzisz tutaj? No. To jest ławka i ona się kończy tutaj przy świeczce. Widzisz te fragmenty wystające? To i to jest to. I tu jest szafka w ławce, kurwa. Brawo, kto to kurwa programował, no właśnie, nie? Dobra, leż tu talerzu. Czyli tak, tutaj będę miał... Mam te łuskowe rzeczy, czyli to jest moje, dobra. Stolik, co mam w stoliku? Żeliwny garnek, jebać go. Zostawmy tutaj jakieś właśnie zwoje na przykład, bo ja ich w ogóle nie używam, bo mam takie poczucie, że co będę używał zwoi, się zużyją, to po co? To zostawiam. Mamy te dzienniki, możemy te dzienniki... Okej, tego nie mogę, no dobra. Dziennika, może być, notatka, plan wyprawy, zwoi akurat nie, to pozostawiamy tu, świetnie, klucze nic nie ważą. Chyba, nie ważą. No i dobra, teraz najważniejsze to. Tu mam na przykład właśnie takie pierdoły teraz, które mi gdzieś skądś przyszły. Tu w komodzie mam co? W komodzie mam wszystko i nic. Tutaj to jest w ogóle już masakra, to później się tym zajmę. Natomiast mikstur mam od cholery. Gdzieś mikstury muszę poukrywać jeszcze. No tyle tych szafek mam i wszystkiego, a kurde nie wiem gdzie to poustawiać, bo tak jakby nie widzę miejsca na to wszystko. Kurczę, czemu to nie ten? Save. Nie no, w safe'ie mikstur nie będę trzymał. Kredens. Może być w kuchni. Kredens z miksturami. Czemu by nie? Generalnie to sobie chyba wszystko wpierdzielę tu i wezmę tylko rzeczy, które mi będą naprawdę potrzebne. Aczkolwiek zauważyłem ostatnio, że o dziwo tak się mi poziom zmienił, że nie potrzebuję, kurczę, ten. Nawet mikstur nie używam. W sensie jakoś tak sam z siebie po prostu mam od cholery ten. Dobra. Teraz tak. Dekokt siły sobie weźmiemy. Ale nie ustawiam mi to już. Mi daj do buzi te chipsy, a nie kładzie mi na tym. Ojejku, przecież ci daję na tym jeszcze. No, weźmy sobie tak, miksturę magii może. Tak, żeby było więcej tego. Mikstura obfitego uzdrowienia. Dobra, dawaj to i obfitej kondycji, niech będzie. W sumie tyle wystarczy. Nie potrzebuję nic więcej. Jeszcze patrzę, czy jest coś do siły, ale nie widzę. No, to chyba było jedyne, co mam. Okej, co tu się stało? Nie wiem. Dobra, czyli tak, przedmiotów mam... Patrzcie, 530 udźwigła, a 135 tylko przy sobie rzeczy. To są naprawdę rzeczy, które są mi potrzebne. To nie jest tak, że ten... No nie chcę mi się kryształów pozbywać. Jeszcze zobaczymy Seranę, czy ona ma coś przy sobie. Ona ma moją krasnoludzką i orkową buławę, ja ją wezmę. I tu ma szklany łuk, którego używa. Czyli to są generalnie też tylko jej i wyłącznie rzeczy. Szkoda tylko, że jakby nie możemy zobaczyć, jaki ona ma udźwig. I gdzieś tam ten, pewnie trzeba sobie to jakoś powyliczać. To te buławy na razie zostawiam tutaj, w tym stoliczku, razem z moimi rzeczami. Po prostu będę tego prawdopodobnie później używał. No i możemy iść na wyprawę do tych cholernych ruin. Nie, spoko, daj no. Już my jakoś przetrwaliśmy ten smog. Proszę, żebyś nie mlaskał. Dobra, sorry. No i teraz tak. Przeniesiemy się tu, gdzieśmy byli, a to było tu. Alftand. Do Alftandu i tam sobie połazimy troszeczkę. Także wiesz, my dajno przetrwaliśmy jakoś ten smog, ale faktycznie no na dłuższą metę, jeżeli tak to będzie wyglądać, to trochę kurwa, trochę w cholerę słabo. Troszkę w cholerę słabo, dobra. Tylko teraz pytanie, jak tu wejść, bo ja ostatnio wyszedłem na odcinku. To w ogóle było śmieszne. Nie wiem, co tu jest, nieważne. Wyszedłem właśnie tą windą, tylko że te drzwi tutaj są zamknięte i nie umiałem się tu dostać. Po prostu byłem tam przy tej dźwigni i jedyne co zrobiłem, to po prostu przemieściłem się. Włączyłem mapę świata i się przemieściłem, koniec. Nie bardzo wiem, jak tu kurde wejść. Teraz. Jest jakaś łopata. Nie chcę wejściem tym, który wchodziłem, bo będzie słabe. Będzie dużo do przejścia. Tam jest jakby następna winda. Może tak spróbujemy. Wezmę sobie, słuchajcie, tą trąbę powietrzną. Czy jakbym był wampirem... A nie, może trąbę powietrzną lepiej wezmę. No, kurwa! Nie da się... Świetnie, fajnie, że się nie da użyć krzyku, jak skacząc, bo czemu kurwa by się nie miało dać? Nie wiem, nie rozumiem, po co to tak jest. Ja chciałem, wiecie, skoczyć, użyć wolf, żeby się przenieść, a to dupa. No ale to prawda, na Mazurach to jest w miarę chyba czyste powietrze, nie? Tam wieje, nie? No nie wiem, a w Kielcach też wieje i co? No ostatnio przecież w całej Polsce był smog. No właśnie. Dobra, jeszcze raz się tam przenieśmy. I zobaczymy. Każdy mieszkaniec Krakowa jest odporny na smog. No, coś w tym jest. Aczkolwiek, znaczy, ja powiem tak, ja się cieszyłem z tego, że przez ostatnie kilka dni mogłem się poruszać komunikacją miejską za darmo, bo w Krakowie była za darmo, ale to było śmieszne. Ona nie była za darmo dla wszystkich, tylko dla osób posiadających ważny dowód rejestracyjny, samochodowy oczywiście. O kurwa, smog, fajnie. Plus, uwaga, to było najlepsze. Plus, jeżeli jechało się w kilka osób, no to wystarczyło, że wiecie, skoro ja mam na przykład Opla Astrę, ona jest zarejestrowana na 5 osób, to mogłem jechać z, wiecie, 4 innymi osobami i powiedzieć, że te osoby jadą ze mną. Ale dzisiaj zrezygnowaliśmy z samochodu na rzecz, nie wiem, oczyszczania powietrza i kurwa sobie jedziemy za darmo wszyscy w piątkę, nie? Okej, wykryto, ale czy on mnie zaatakuje? Kurde, na razie nie widzę. Przecież mam wrażenie, że te smoki gdzie indziej, kurde, się odzywają, a gdzie indziej są. Krew mi się gotuje w żyłach. To za długo nie żarłem nic, no faktycznie. Dobra, walić tego smoka, jakoś nie bardzo chce się ze mną pobić. Zatrzymajcie te krezole śmiechu, bo się wypierdolę. Idealna mina. Czekajcie, gdzie tu jest jakieś wejście? Ruiny wieży Alftand. Okej. Powinno mnie to sprowadzić na dół. Tu nie byłem. To na pewno daje. Dwemerski talerz nie, dwemerski pręty tak. Dwemerski metal. Już będę wiedział co zbierać, co nie. Metalowa płyta daje, kubek nie. Krasnoludzkie strzały mogę wziąć. Naczynie z... O, dwemerski złom, to się przyda. Tego dwemerskiego złomu nie będę zamieniał, z tego względu, że tam chcę sobie robocika zrobić w domku. Metalowa płyta. Tylko, że tego złomu to jest akurat najmniej, to jest najśmieszniejsze. Krasnoludzkie strzały. Muszę podskakiwać, żeby to złapać, luls. Dwemerska miska. Tu są jakieś strzały jeszcze. Tu nie mam nic. Da się tam de facto zejść na dół. No pytanie, czy tam coś nie jest zablokowane. No to jak mówię generalnie tu... Oh shit! Spadł na mnie prawie pająk. Byłoby trochę przerażające, gdyby nie to, że ten pająk jest robotem. Jebut. Dobra, teraz będę przynajmniej wiedział... Okej, na przykład takiego żyroskopu nie mam po co brać. Pręty wezmę, ale żyroskopu nie mam po co. Czyli tak naprawdę sporo pierdół przyniosłem do domu, które nie były mi w żaden sposób do niczego potrzebne. Trochę smutne, no ale... że tak powiem, no trzeba się przekonać na własnej skórze. Okej, tu jest jakiś kuferek do otworzenia. Głupie w Rybniku jest za free dla wszystkich. No wiesz co? Głupie, nie głupie. W Warszawie zrobili też za free dla wszystkich. No to warszawiacy byli oburzeni, że jak to dla wszystkich, że jak to tak, bo na przykład są ludzie, którzy kupili sobie kartę warszawiaka i mają na 3 miesiące teraz wykupiony bilet i przecież oni, słuchajcie, oni już zapłacili i teraz co? I teraz im nikt nie odda pieniędzy oczywiście, nie? I takie no kurwa, ludzie, pojebało was. Dlatego, tak nawet dzisiaj o tym myślałem właśnie. O tych bolidupcach, kurwa, z Wawy, że może to i lepiej, że Kraków właśnie w ten sposób to wymyślił, czyli dla osób, które mają, nie dla wszystkich, tylko dla osób, które mają zarejestrowany samochód, tak? Bo wtedy to jest na zasadzie, zrezygnowałem z jazdy samochodem dzisiaj, żeby wiecie, polepszyć stan powietrza w Krakowie, tak? Kurwa, kocham cię, rybo, pij ze mną kompot. Jest pojebane. Ale no... Śmieszne. Żyroskop, pająk, misa. Pokażmy pająka. O, jest złom i klejnot duszy. Świetnie. Ten metal weźmiemy. Przekładnia, widelec, to mi niepotrzebne. Patelnia. Kurwa, cały ten. Całe mieszkanie można tutaj skompletować. Dekokt siły nawet dostałem. Fajnie. Dwemerski złom. Mówię, ten złom się przyda, bo wtedy sobie pajączka stworzę w domku i będę mógł... Znaczy, on nie będzie tam głaził, ale... Przynajmniej będę mógł się cieszyć, że mam, wiecie, figurkę tego pająka. Kurwa, gdzie jest ta Serana? O co chodzi? Nie wiem, ale dobra, idźmy dalej. Może jednak się tu uda... Kurde, kufer na ekspercie. Może się tu jednak uda coś wykminić. No, więc jeżeli wiecie, goście mają ból dupy o to, że... Bo inni za darmo se jeżdżą, a ja nie jeżdżę za darmo, pomimo, że jest za darmo dla wszystkich. Nie jeżdżę za darmo, bo przecież ja już zapłaciłem. I teraz mi zwróćcie pieniądze. Ktoś tam wyliczył, że to jest 2,40 czy 2,80 za jeden dzień, nie? No to straszne kurwa pieniądze. Otwieranie zamków. Nóż jakiś normalnie, dwemerski też, tak? Pierścień kondycji. Spoko, złoto. No w sumie ten pierścień kondycji mogę sobie założyć. No właśnie, zwiększy mi się kondycja, ale absolutnie nie zwiększa mi się... Powinienem się udźwig o 15 zwiększyć, nie zwiększył się, ale gówno, trudno. Czyli tak to nie daje, no trudno. Nie wiem tylko, gdzie jest kurwa Serana. Olej sobie pozbieram. Schodzimy jeszcze głębiej. Żelazo, złoto, fajnie. Kałamarz nie bardzo. Srebro, metalowa płytka, dwemerski złom, świetnie. No jest po prostu tak jakby wiecie. Kurczę, te ruiny mi się strasznie kojarzą, słuchajcie, z Falloutem, naprawdę. Okej, coś tam... Aha, dobra, to są jakieś ostrza. Jesus. Aha, krasnoludzka sfera tutaj jest. A jakbym go tak... Nie, nie zluruję go tutaj. No trudno. O, słyszałem Seranę. Zaraz tu powinna przyjść. To jest nic. Najgorsze są kurwa centurioni. Drobny klejnot, dwemerski pręt świetnie, złom świetnie, bełty dobrze, krasnolud... Większy klejnot. Dwa klejnoty w ogóle w tym były. To śmiesznie. Dobra, tu jest jakiś talerzyk tylko, połamane rury, ale to po prostu wygląda jakby to było z Fallouta, nie? A to wygląda jak z tego, patrzcie, to jakby tutaj Little Sisters miały wchodzić do tego, jak w Bioshocku normalnie, genialnie. Podoba mi się strasznie to. Aha, dobra, tu jest złom, tutaj widzę, to są płytki naciskowe w ogóle te krasnoludzkie, warto na nie nie chodzić. Okej, a Serana się zespełnowała w jakiś sposób za tą bramą, nie mam pojęcia jak ją otworzyć. Można przed tak, aha, okej, fajnie. Przestanie już ziać, czy nie? Wali ogniem, aha, zamknięte. No dobra, to trudno. Akurat nie o to mi chodziło. Tu jest jakiś przycisk, dobra, to się tym się wyłączało. A mam wrażenie, że ja nie zejdę na dół, chociaż, no nie wiem, może ruda, srebra, dwemerski złom. I tak się obłowię tutaj, to jest spoko. Księga czarów, mniejsza ochrona, ciekawie. Zdrowienie. O, jakiś następny kuferek. Hjork to nie pies, to szczur. Coś w tym jest, są dziwne bardzo zwierzęta. W ogóle, słuchajcie, z tymi psami to jest tak jak pies, kurwa, nie jest samodzielny na zasadzie... Z psem trzeba chodzić wiadomo, do weterynarza, ale jeżeli pies, kurwa, potrzebuje mieć fryzjera, kurwa, jakiegoś tam kosmetologa, kurwa, czy chuj wie co, i masażystę i nie umie, kurwa, sam oddychać poprawnie, no to, kurwa, chyba, to jest chyba fail, jeżeli chodzi o... Tak. O, kurde, jak mnie coś szczyka w barku. Dwa razy szczyknęło. Może być, możesz dać. O, następny pajączek. A, idzie w cholerę. Okej, broń jednoręczna została już do 77. Tylko pamiętaj, nie ciapnę mikrofon. Postanowione. No dobra. Mam tylko nadzieję, że... Okej, tego trybu nie zbiorę. Że tędy wejdę na dół. Kurwa, to jest wyjście do Skyrim. Serio? To jak miałem tam wejść? Znowu od początku wchodzić? Gdzie ja jestem do... Cholery. Ja wyszedłem w ogóle tej. Nie wiem gdzie jestem nawet. Dajmy mapę. Aha, to jest jakoś tam nade mną. Dobra, to nic, wychodzi na to, że tak czy srak gówno zrobimy. Musimy wejść głównym wejściem i to wszystko na szybko przejść. Ja raz na pół roku potrzebuję fryzjera, czy to jestem failem? Nie no, słuchaj, no ja też nie wiem, no... Ja mówię o psach akurat, nie? Aha, bo ty jesteś szarobury pies. Demet! Tak, to jesteś failem w takim razie. Nie znajduję innych argumentów. O... O, fuck, dobra. No to nic, no to wchodzimy kurwa głównym wejściem. Trochę do dupy, no ale co zrobić? Bo myśmy tam wyszli dokładnie tutaj na dole. A ja potrzebuję wejść tędy. Dwie ruiny Alftandu. Elektryczność na pułapki takiego żwaj. Wiesz co, Karol, ja bym bardzo chciał, tylko że jedynym czarem elektrycznym, jaki mam, jeżeli dobrze kojarzę... przemiana wszystkie, nie, zniszczenie. To jest kurwa piorun. Nie, mam błyskawicę jeszcze. A, to tego nie jest, nie pamiętam. Iskry, iskry to chuj. Od porażeń. A nie, to jest iskry. O, Eteryczność. A eteryczność, myślałem, że elektrycznością mogę to wyłączyć. Nie, eteryczność. Nie, bo patrzę po elektryczności, przypomniało mi się, że mam tylko piorun, na którego nie mogę użyć, bo kosztuje za dużo many, ale nie, eteryczność. No niby tak. Ale wiesz, to mi tak niewiele robi, że mam na to wyjebane. Bardziej ta idiotka Serana, jak tam stanie i będzie stała sobie, no to będzie słabo. Ale walisz. Dobra, przejdziemy na szybko te ruiny. Tu coś gdzieś zostawiłem. Łopata. Wiecie co, wezmę sobie wampirze wzrok po prostu, tak będzie najłatwiej. Będę więcej widział. No jakoś bardzo więcej, ale trochę więcej. Także wiecie, spoilery, bo to w odcinku było. Jak tędy przełaziłem sobie. Co więcej teraz wiem gdzie... Aha, i trąbę powietrzną sobie wezmę po prostu, żeby się przemieszczać szybciej. Na przykład na tej zasadzie. No i tu na przykład zabiłem jakieś pajączka, nie? A tu wszystko z nich pozbierałem, tylko że później zacząłem zostawiać w głębi tego miasta, bo tu się do takiego miasta wchodzi. Zacząłem zastawiać te rzeczy, bo już tutaj... Pamiętam, że przy tym stole jak stałem, to się zastanawiałem, co wziąć, a czego nie brać, bo już kurczę było tego po prostu dużo. A czekajcie, koniec końców tu jest jakaś brama, ale nie wiem czy je przeszedł. Byłem tutaj po drugiej stronie tej bramy? Nie kojarzę na odcinku, żebym to zrobił. Plus też nie kojarzę w ogóle, gdzie tu może być cokolwiek, co mi pozwoli na otworzenie tego. Są jakieś notatki badawcze. A, tego mi się nie chciało, mogę za to wziąć. Nie chciało mi się tego czytać. Krasnoludy, a też weźmiemy. Będziemy mieli więcej książek do domu. Dobra, idziemy tędy. Nie wiem jak tą bramę otworzyć. Pochodnie możemy wziąć. A nie no, Danak, to jest normalne, nie? Bo psu też rośnie sierść i tak dalej. Psy też mają czasem długą sierść, no i czasem się podcina, nie? Ale kurwa, jeżeli musisz iść do stylisty, kurwa, fryzjera, stylisty, kurwa, co to jest, handgira? Właśnie zwróciłem uwagę na jedne z pierwszych przeróbek, jakie kiedykolwiek zrobiłam. Okej, tego to nie pamiętam nawet. Huntazilla, aha, okej. Tego to nawet nie pamiętam. No, natomiast... No, jeżeli tam samemu się tam podstrzyga psa czy coś, no bo wiadomo, że tam mu jakoś tam rośnie dziwnie, no to wiadomo, no to konieczność, ale kurwa, no to jest trochę dziwne, jak musisz chodzić do stylisty. Dobra, kilo wezmę, bo mi będzie potrzebny. Tu już nic, o, złoto, wow. Serana, próż dupę. Wiecie dlaczego Serana jest złym tym, kompanem? Każdemu kompanowi można otworzyć okno dialogowe i powiedzieć: musisz coś zrobić i wskazać jej miejsce z dupy, żeby ona nam podeszła, żeby nas uwolniła, w sensie żebyśmy mogli przejść obok niej. A Serana nie ma tej opcji dialogowej. To jest straszne. Mam trąbę powietrzną, mam. Muszę zacząć z tego korzystać, żeby tu się szybciej przemieszczać. O, to jest siekiera drwala, nie wiem czy to nie była... Wywar siły tu jest nawet. A, to jest cztar. Nie wiem, że Midar chyba jakoś tak się nazywał. Nie, to było ich rzeczy, dobra. Historia niezwykłego uzdrowienia, tego nie widziałem. Dziennik, a jego dziennik jest, ale nie chcę mi się go czytać. Ogólnie to była taka cała ekspedycja, która tu przyszła i... a to był jego brat, tak, to był jego brat chyba. W sensie ta kubka popyłów to jest jego brat. Była cała taka, duży zdobiony dwemerski pęd, bierę to. Była cała ekspedycja, która, wiecie, wszyscy się to zaczęli chyba zabijać, znaczy coś ich, znaczy falmerzy, nie coś, tylko falmerzy, czy falmerowie jebać, zaczęli trochę tam wyżynać, oni zaczęli między sobą się kłócić, zabijać i tak dalej, i koniec końców byłem świadkiem tego, jak dwie osoby, przepraszam, rzuciły się na siebie, gdzie to był facet i babka, którzy się kochali. I on był szefem ekspedycji, ona była jego kobietą, która szła za nim w ciemno i tak dalej. A na samym końcu się okazało, że oni rzucili sobie się do gardeł, przy okazji nie wiem czemu na mnie też, więc no co, no więc zginęli. O, czekajcie, tutaj... Nie, tu jest... W tym kufrze coś będzie, ale to takie są pierdoły, z których nie chciałem. To są też pierdoły, których nie chciałem. Jeżeli teraz to jest to, o czym myślę... Nie, to nie jest jeszcze to, o czym myślę. Oh, fuck you. Co jest tak chichrosz? Śmieję się z strzałem Borego. Pierka między siedzisko. Aha, dobra, no to trudno. Nic nie wiesz o tych... Nic nie wiesz o kobietach, okej. Okay. Aha, se snapy wysyłacie, no kurwa jasne. Ja bym chciał mieć... Kolejną... ten... Kolejny poziom Wolfa, to było spoko. Porównać nam rozjebać. Krufer. O, tutaj nie byłem. Wow, orkowa zbroja niezwykłego zniszczenia. Fajnie wygląda, bierę to i to i to. I to jebać. Nie pamiętam, żebym podchodził do tego kufra, albo podszedłem i mogłem oleć wszystko, dlatego że... Pamiętam do przywołania, odporność nie chcę. Na trucizny. W ogóle po co mi odporność na trucizny? W tej grze się na bank zawsze jest albo wilkołakiem, albo wampirem. Wtedy nie jest ci w ogóle odporność na trucizny i choroby potrzebna. Dobra, to będzie gdzieś tutaj niedaleko już chyba. Nie, to nie. Tu pamiętam, wszystko zebrałem mniej więcej. To było krzesło, wow. I... A, tutaj trzeba będzie wejść. Tak, są takie pachołki, które mogą nas zepchnąć. Shit. Dobra, idziemy dalej. Czekać. Dobra, jesteśmy... Działa mikrofon. Jesteśmy w końcu w tym miejscu, do którego chciałem się dostać. Tutaj to dopiero będzie od chuja tych wszystkich kurwa rzeczy, bo tutaj po tych pierdołach, co na razie przeszedłem, to nic nie było, bo było wszystko wyzbierane, wyczyszczone, a jednak nie do końca, jak widzieliście. I teraz tak, pamiętam, że tu się... chodziło, tu były jakieś kuferki, ale czy ja tu coś nie... O, złom akurat muszę wziąć, to muszę wziąć, farmerski hełm jebać, bo to mam kuferek. Może być... przywołanie złoto, to jebać. Dobra, faktycznie widzę, że tutaj niektórych rzeczy wiem, o co chodziło. Ja tutaj zostawiałem te rzeczy z taką nadzieją, że wiecie, skoro je tu zostawiam i nie dotknę ich, to one nie powinno się nic ze spawnem tych rzeczy stać i jak wrócę, to one będą tu leżeć. Dlatego jest tak pozostawiane, nieruszane w ogóle niektóre kuferki. Tutaj był jeden ziomek, ta krewa o tym świadczy, to było ciało ziomka, ale nie wiem, czy ono będzie... O, jest dalej. O, tyle dobrze. Endrast, ale Serana sobie za jednym razem, tylko że tu zginąłem, pamiętam, chyba z 2 razy. Serana sobie go raz przywołała do życia i chuj, gościa nie było. O właśnie, tu są moje rzeczy, które zostawiłem i patrzcie. Obroże Ogara Śmierci. Tak akurat miałem przy sobie i wywaliłem, bo nie wiedziałem, co z tym zrobić. Obroże Ogara Śmierci, nieprzydatny do niczego. Wemerska dźwignia, nieprzydatna do niczego. Naczynie, nieprzydatne. Żyroskop, nieprzydatne. Przekładnia, nieprzydatna. Dźwignia, nieprzydatna. Kurwa, to jest cała skrzynka z rzeczami, których nie potrzebowałem, a nosiłem je i stwierdziłem, no dobra, zostawię w tej skrzynce, żeby później móc po prostu, wiecie, wrócić tu i zebrać to. I co? I wafel? I po co to wszystko było? Po nic. Bo tak naprawdę nic mi to nie daje. Ale bez sensu, bo... Mówię, tak, trzeba się po prostu na własnej skórze... Co to było? Misa? Falmerski miecz? A jest tu, ale jebać go. Chyba mam taki... A wezmę go, jebać. O, jakiś pajączek następny. To jest śmieszne, bo że się spawnują z niektórych miejsc jeszcze te pająki, czy tam jakieś cosie. Kurde, akurat tego nie potrzebowałem, ale jebać. Stawię w domu. Na chwilę część rzeczy oddam Seranie, żeby mieć, ale zobaczmy na udźwig. 494 już mam, wow. To dopiero było szybkie. A, i tu są takie, to jest śmieszne, to wygląda trochę jak jakieś, wiecie, jakby schodów ruchomych tu brakowało, nie? Takich jadących do góry. A to są takie płytki naciskowe, jak się na nią wejdzie, to Serana wam zaprezentuje zresztą. Nie zaprezentujesz? No weź. Ona tak ładnie została pomasakrowana na odcinku, jak w to wlazła. No tam Aha, bo tutaj wychodzi wtedy taki dziabąk. Endras ty też nie, a jednak sobie go wzięła. Taki dziabąk z ostrzami, który leci góra dół i i robi ziazia. Dobra, tutaj to wszystko było. Okej, pamiętam, że tu byłem. I tu jest druga skrzynka, którą zostawiałem. Tu w pewnym momencie trzeba zeskoczyć i to nawet chyba jest to miejsce. Ale wolę to zrobić bardziej bezpiecznie. A, czekajcie, no właśnie, tutaj byłem. Ale czy tu jest wszystko zebrane? Zobaczymy w kuferku, tak. Mówię tam, że miniowe rzeczy to mnie nie interesują, tam nic nie było, chyba. Szkielet z... O, hallelujah! O kurczę, ale nie wyświetliło się, szkoda. Poczekajcie, ale i tak sobie zrobię przerwę w nagraniu. A, tylko muszę najpierw zapisać grę, bo za chwilę mi wczyta. Muszę zrobić tak, gra się i tak przeładuje, ale musiałem zacząć nagrywanie. Wiesz, że możesz zapytać Arngeira Usiłobrody, by ci wskazał lokację losowego słowa jako zadanie w różnych. Polecam do zdobywania słów. Dzięki. To tak my się porobimy, to będziemy to robić. Jeżeli wiecie, będzie to w miarę przy okazji, to gdzieś tam przy jakiejś lokacji to sobie tak będziemy robić. Aczkolwiek chyba zaczniemy się, tak jak zresztą mówiłem, zaczniemy się tym wszystkim bawić bardziej, jak skończymy dodatek. Na razie chcę skończyć dodatek związany z wampirami. Cały. Spadać mi stąd. Chyba w tym kufrze były. O właśnie, i patrzcie, znowu przekładnia, ale złom na pewno się przyda. Dźwignia, metalowa płyta się przyda. Dwemerski pojęty złom, tak. Skóra jelenia, łosia, to ja to też tu zostawiłem. No i tylko te przekładnie, żyroskopy, dźwignie zostają. To jest mi niepotrzebne. Dobra, no to pójdę do tych siwobrodych się tam zapytać, ale tak jak mówię, już po skończeniu dodatku to postaram się o tym pamiętać. No i później po skończeniu dodatku będę chyba starał się po prostu porobić troszeczkę ścieżek różnych... O, tutaj też był jakieś... A wiem, to była taka babka, którą sobie ona przywołała... O, zbyt duże obciążenie. Serana sobie przywołała taką babkę. Mam nadzieję, że nie są to jak chyba się nazywała? Nie chcesz nosić. Ale oczywiście wzięło i ją zabiło. Dobra. Bo w ogóle te rzeczy są tak ciężkie. Patrzcie, twardy dwemerski metal chyba daje 5 sztabek, jeżeli się nie mylę, ale ma ciężar 25, ja mam tego 5 w tym momencie. Masakra, wszystko bierz ode mnie. To bierz, to też bierz. Wszystko ciężkie w ciul. Żywny garnek, to też bierz, to bierz, to bierz, też bierz, wszystko niech zbierze. Aha, jedna wzięła, dobra, no ale i tak lepiej, mamy 285 na 230 w tym momencie, więc luzik. Możemy cisnąć dalej. Dużo chyba już jakoś bardzo tego nie zostanie, zobaczymy jeszcze w jednej lokacji, bo wiem, że jedną lokację specjalnie opuściłem. Na pewno, i zobaczymy czy nie więcej. Halleluja, Dresix dorzuca do Eurosa. Tak to tylko tu zostawię. Dzięki bardzo, Dresix. Dresix to już w ogóle ostatnimi czasy mega dużo się nawspomagał mnie. Mega dużo dotacji dał, także dzięki bardzo za twoje wsparcie. Ogólnie tak zastanawialiśmy się z Anią, ale to oczywiście bardziej przyszłościowa rzecz, że gdzieś tam coś byśmy chcieli zrobić na zasadzie... Dla osób, które tutaj nas najbardziej wspierają, czy to no, mnie, czy nas ogólnie na streamach, czy może też na YouTubie można by wyznaczyć jakieś tam, nie wiem, przepatrzeć kto jest najaktywniejszym i tak dalej, żebyśmy chcieli jakoś, wiecie, wynagradzać tym osobom, oczywiście bardziej w formie jakiejś takiej symbolicznej, ale jednak wynagradzać osobom po prostu ich wsparcie, tak? No więc no... Ale to jest temat taki dosyć przyszłościowy, ale wiem, że na pewno chcielibyśmy coś takiego zrobić. No, jasne, tak. No, także będziemy myśleć. Ogólnie ja cały czas myślę o tych cholernych pacynkach, które zrobiła Emola. W sensie, ona nie zrobiła pacynek, tylko zrobiła takie... No tak, ale chodzi mi o to, że ona narysowała. O właśnie, ona tylko narysowała, ale po prostu to tak zajebiście wygląda, że ja mam po prostu ochotę, wiecie, zrobić, żeby to się ziściło, że tak powiem. Siekiera drwala, to sobie wezmę, bo gdzieś tam swoją wywaliłem. Norski miód. Co tam było? Halleluja! Matis dorzuca też Eurosa. Masz na chipsy z resztek na PayPalu. Dzięki bardzo. Resztki na PayPalu zawsze na propsie. Dzięki bardzo. No, także gdzieś tam będziemy pewnie, ale to mówię, przyszłościowo myśleć, ale właśnie, że może coś właśnie w stylu wspomnianych... O, kolejne rudy, tu jest strasznie dużo rud w niektórych miejscach. Coś na zasadzie... Kurde, te pacynki, że chciałbym je po prostu robić, tak? Siedzieć nawet w domu i sobie robić. Ja tam coś w życiu... już parę rzeczy tam sobie obczajałem kiedyś, jeżeli chodzi o jakieś takie wyszywanie, przeszywanie i tak dalej, takie małe prace manualne w kierunku szycia gdzieś tam mam na swoim koncie, To było spoko. Tu jest w ogóle... Zobaczcie, jak zajebiście sobie zrobili. Na kamieniach użyli żar. Tylko pytanie, kto ułożył, kurwa, co? Falmerzy? Bo już dwemerzy nie żyją od dawna. Ale po prostu sobie jakieś kapelusze tutaj poustawiali, nie? Kapelusze, czemu ja powiedziałem? Kapelusze, grzyby. Ale to był jakiś kapelusznik, coś tam, gdzie miał grzyby. Nagrywać się nagrywa, to dobrze. No i dobra. Ciśniem dalej. A tu ja byłem. Tu jakieś wyjście na górę. Kamienne siedzisko. Krasnoludzki sztylet. Mam takie rzeczy. Ale dobra, pójdziemy tu. Kokony. A tu jest lodowe ruiny Alftandu. To właśnie mnie zastanawia, bo tu jest winda do lokacji, do której nie wchodziłem w ogóle. Więc ciul, spróbujmy tu wejść. Wampirze pyłu plus jaja Haurusa to jest mikstura niewidzialności przydatna do treningu alchemii. Dużo warte, to dużo daje... Dużo daje expa, aha. A dlaczego mikstura niewidzialności daje... Co, ona ma jakieś bonusy do Aha, wiem, co to za miejsce. Tu jest ta wyważona brama. Aha, to nam daje tylko możliwość przejścia, po prostu wrócenia sobie do tych lodowych ruin. No dobra, spoko, ale nie było to jakieś, kurcze, zajebiście potrzebne. Zobaczymy, co wampir widzi. No, jakieś beczka i worek. Co w worku? Czerwone jabłka. Nie zgniły w chuj. No to niewiele, to jest tak naprawdę powrót do ruin, gdzie nie jest to potrzebne, bo za tym, w czym teraz jesteśmy, następna jest jakaś tam mała świątynia, a później jest Czarna Przystań. Z Czarnej Przystani jest chyba z 5 wyjść do Skyrim. Trochę niepotrzebne to wszystko, ale spoko. Zwój uleczenia ran. Smoczy język, wytrychy, jakieś lawendy. No generalnie nie potrzebuję tego wszystkiego. Piła, no tego też nie potrzebuję. Błękitny... O, halleluja! Donek złożył sobie kolejne 5 euro. Ja cię wspomagam z czystej dobroci serca. A czy, słuchajcie, no to okej, dzięki bardzo. To oczywiście nie chodziło o to, żeby was teraz zachęcać specjalnie do tego, bo mogło to tak zabrzmieć, nie o to mi chodziło. Że was, wiecie, zachęcam, o, dawajcie dotację, to może dostaniecie za 3 lata laleczkę, kurwa, nie? W ramach podziękowania. Bardziej to chodziło po prostu, że z takiej czystej dobroci serca z naszej strony, mojej Jani, chcielibyśmy po prostu jakoś to tam... odwdzięczyć się w jakiś tam sposób ludziom, którzy nas wspierają właśnie, no nie, jak wesprzeć, no na pewno nie finansowo na zasadzie co, oddamy wam wasze pieniądze, ale bez sensu, tylko po prostu dać coś takiego specjalnego tym ludziom, takiego też od serduszka. Czy ja tu kurde byłem? Ty? Chyba byłem. Ale pamiętam, że później, albo wcześniej, nie, wcześniej chyba nie było. Że na pewno są jakieś złoża, które chciałem przekopać, ale nie miałem okazji. Dobra, no to ciśniemy dalej. Ha! Przeskoczyłem, to jest taka pułapka. Dobra, i to jest katedra. I ta katedra też nie jest jakoś bardzo długa. Za chwilę będziemy w Czarnej Przystani. Wartość eliksiru zależy od jego efektów. Efekt niewidzialności daje najwięcej do wartości pośród wszystkich innych. Okej, czyli jaja Haurusa... Czy muszę to kurwa zbierać? Te niebieskie świecące kulki, szkoda, że jedną zostawiłem. I wampirzy pył. No to wampirzego pyłu też mam od chuja. Wystarczy zabijać wampirów. Wampiry. Wampirowów? Nie no. To pozbieram te jaja Haurusa, jak tylko coś znajdę. No, tu to jest wstęp do Czarnej Przystani. Tu niewiele jest. Tam się coś otwiera. A czekajcie, tam są jakieś skrzynki u góry chyba. Z tego co pamiętam. Na pewno coś tu zostawiałem. Co w tym kuferku? Patrzcie, płyty duże, dwemerski pręt, metal. Tyle. Za chwilę nie będę mógł się ruszać znowu. Łuk apatii. W ogóle to jest śmieszne. Odbiera, ale to odbiera kondycję tylko. To nie jest jakoś ten... Hełm iluzji. Iluzję też już mam. To mam. Pierścionek weźmiemy. Pierścionek tylko wzięliśmy. Ale tam dużo by tych krasnoludzkich było. To spoko. No, a falmerzy tutaj mieli, a tu jebać ich. Tu sobie przeleziemy. W ogóle po co mi te miecze tak wyciągnięte? Nie wiem. No właśnie, tych centurionów tutaj. Jednego pokonałem, ten drugi był rozwalony. I z nich pozbierałem, a wiem, z nich pozbierałem rzeczy i powkładałem do tych skrzynki, co przed chwilą z niej wziąłem rzeczy. Taki mój był sposób normalnie w odcinku, no bo jak to wszystko zebrać? Tu jest jakiś kufer, patrzcie, nieotwarty, no ale nauczy, no to gówno da. O. Naszyjnik. Tych naszyjników i pierścionków mam teraz od cholery. A to spoko, bo zaklinanie sobie na nich poćwiczę. Ogólnie to mogę się pochwalić, że jeżeli chodzi o umiejętności, za chwilę będę miał poziom następny, patrzcie. To zaklinanie mam na naprawdę wysokim poziomie już. I kowalstwo w końcu wbiłem na 50. poziom. Jeszcze to by mi się przydało, bo ja zazwyczaj już mam zaczarowane, albo nie chcę mi się myśleć o tym, że mogę ulepszyć przedmiot, w sensie tam go ulepszyć, tam go... No po prostu kurwa ulepszyć na tym, na tych całych stojach do ulepszenia. Tylko najpierw zaklinam przedmiot i później takie, to mi się nie chce. Ale tutaj już mam na przykład, pozwala tworzyć w kuźniach pancerze łuskowe. Tych pancerzy łuskowych to jest kurwa tylko tak 4 dosłownie. W sensie hełm, karwasze, buty i napierśnik i tyle w sumie, tak trochę dupa, ale pozwala ulepszać 2 razy skuteczniej. Aha, bo łuskowe i płytowe, no właśnie, bo tego wcześniej miałem. Tylko myślałem, że łuskowe to są po prostu ze smoczych łusek, a tu się trochę myliłem. Co jest dalej? Tutaj jest szklane. Kuźniak smocze, pancerze oraz bronie, właśnie, smocza zbroja dopiero jest tutaj. A tu jest jeszcze kowalstwo dedr. Dedryczne pancerze, no dobra. No nic, w każdym razie kowalstwo coś tam sobie pocisnąłem. Odrobinę, ale przynajmniej mam te 50, więc mogę łuskowe zrobić. No i to raz, a dwa, że za chwilę za 10 będę mógł ulepszać te. Okej, tu jest wyjście do Skyrim, a my oczywiście chcemy zejść tu na dół. I tutaj do Czarnej Przystani, nareszcie jestem. Chociaż w sumie w większości mam już tu zebrane te rzeczy, które chciałem. Aha, tu też Sandro też pisze. Już dość czasu spędziłam w jaskiniach. Ale ona kurwa narzeka, masakra. To jest wampirzyca, no, która była na kilkaset lat zamknięta w takim grobowcu w jaskini. I ona, jak jesteśmy w jaskiniach, to na cały czas mi pierdoli, że nie chcę narzekać, ale wiesz, już dosyć czasu spędziłam w jaskiniach, nie? Ale jak wyjdziemy kurwa na zewnątrz, gdzie jest wampirzycą, przypominam, więc światło, tu nie jest tak, że światło zabija słoneczne, ale światło ich osłabia. Więc jeżeli wyjdziemy na zewnątrz, na światło, to ona mówi: o Jezu, wejdźmy gdzieś do jakiejś jaskini, albo przynajmniej do środka, jak możesz wytrzymać na tym słońcu, nie? Jak jej kurwa nic nie pasuje. Jak podobno standardowej kobiecie, tak? No dokładnie, taka typowa baba. Zawsze jest źle. Mhm. No dobra, także to jest Czarna Przystań. A mamy tutaj już niewiele miejsca tak naprawdę. Wzięliśmy jakieś pierdoły z tego co wiem i te pierdoły możemy powywalać, na przykład... Czaszkę warka może nie, ale lutnię sobie zostaje, bo chciałem mieć ją w domu. Ale żeliwny garnek jest mi niepotrzebny. Dzban jest mi niepotrzebny. A to sobie zostawiamy. Czarne klejnoty powyrzucam. Rudy. A na przykład jakaś misa jest. Pióro. No to niewiele. Nie, pół kilo waży, dobra. Pochodnie mogłem jej dać w sumie. No, trochę rzeczy mogłem powywalać, ale już trudno. Co to daje to? Leczy 100 punktów życia czarującego. Takie, no ale zwój, serio? 100 punktów, serio? Po co to komu? Diademy jakieś, a coś wziąłem niepotrzebnie chyba. Jakiś topór wojenny i miecz. Ja nie wiem, czy one mi są w ogóle potrzebne do czegokolwiek. Na razie zostawię z tego względu, że... poleciało. Z tego względu, że może tam się przyda do tej mojej kolekcji, albo będę chciał sobie Falmera wytworzyć, wiecie, takiego wypchanego, to wtedy. Dobra, awaraka sobie przyzwę. Chociaż tutaj się go dzisiaj dosyć dziwnie przyzywa, bo on czasem się przyzywa w zupełnie innym miejscu i ciul wie, gdzie on jest i tyle z tego jest. Ale popatatajemy, bo to miejsce jest dosyć duże. A, chwileczkę, chyba jakoś to tutaj musimy zeskoczyć. Jej, podskoczył. W ogóle kuń pływa, to jest śmieszne. Jak się wejdzie w głębszą wodę, to on zaczyna pływać. A nie, topi się i nas zrzuca. Ale jest dobry kuń. To już wszystko, natomiast tu jak pójdziemy w prawo, o właśnie, tam, tu jest jakby takie, bo ogólnie ta Czarna Przystań, no to teraz jest dosyć zdewastowane miejsce, jest zarośnięte grzybami i tak dalej, ale jak pójdziemy sobie tutaj, to czy po różnych miejscach pochodzimy, to są po prostu ruiny takiego jebitnego miasta krasnoludzkiego. I zobaczcie, że tutaj no jest tego trochę. I tutaj pamiętam były jakieś takie budyneczki. Ja nie do wszystkich wszedłem. A i wiem, co by mi się teraz przydało. Przydała mi się mapa, bo tu jest zadanie, które trzeba wykonać właśnie w tej lokacji, a jak widzicie, trochę mi zajęło wejście do niej, więc najchętniej wykonałbym to zadanie teraz. Tylko gdzieś się zadania odpala. O właśnie, powrót do korzeni. Haha. Misja nazywa się Powrót do korzeni i mamy zbierać właśnie korzenie. Korzenie nirnu. Tylko chodzi nie o zwykły nirn, tylko szkarłatny, które są, a ten szkarłatny znajduje się tylko i wyłącznie w właśnie Czarnej Przystani, czyli tutaj. I generalnie mam 8 zebranych, ale jeszcze mi... Tu jest komnata refleksji. Chyba już tu byłem, ale możliwe, że zostawiłem parę rzeczy. Więc bardzo chętnie pozbierałbym ten... Tak, byłem tutaj. Pozbierałbym te korzenie nirnu, tylko przydała się do tego jakaś mapka. A wiem, o co tu chodziło. Tu byłem, ale tu jest, popatrzcie, taka brama. Nie mogę jej za żaden sposób otworzyć. Znaczy, nie wiem, nie widziałem żadnych mechanizmów ani nic. Może ktoś wie akurat, jak otworzyć tą cholerną bramę w komnacie refleksji. Albo ktoś może, nie wiem, sprawdzić na szybko na necie. Zobaczmy, co tu jest. Tu jest pusto. Tu było trochę przeciwników, ale wiem, że do drugiej komnaty, bo tam komnata czegoś tam jeszcze była, nie wchodziłem i tam będą na pewno przeciwnicy. Wtedy możemy się w końcu w wampira zmienić, trochę powampirzyć tutaj. Tu nic nie ma. No tylko jakieś takie kwatery. Tu jest dźwignia. Kurwa mać, jakim sposobem nie widziałem tej dźwigni wcześniej, nie wiem. No ale trudno, to wchodzimy. W takim przypadku... To jest następna brama. O, ta się otwiera. Kolejny Falmer. Tylko pytanie, czy jeżeli ich tu będzie więcej, to ja bym sobie wampira... O, to jest do Czarnej Przystani. Dobra, zabij sobie go, już nawet mi nie zależy. Myślałem, że będzie, wiecie, tutaj więcej. Że będzie ich tu więcej. Ale widzę, że nie. Płytowa zbroja wybitnego zniszczenia. Czary zniszczenia kosztują o 20% mniej. Chyba mam coś takiego. Ci to tutaj zostawię. Amulet Dibelli, to już będzie trzeci, ale wezmę. Nie wiem po co, ale wezmę. O, granat sobie wezmę. Tutaj następny. I gdzie tu się wchodzi? Czarna Przystań. No ciekawe, gdzieś na górze to będzie. W zaklinaniu najważniejsza środkowa ścieżka talentów. Postaram się tak zrobić. Nirn słychać, tak, wiem, tylko że problem z... Tą lokacją jest i tą babką jest taki, że od niej cały czas coś skwierczy. Nawet jeżeli ona nie ma piorunów w ręce, to i tak skwierczą jej. To zaraz. A muzyka w tej lokacji jest taka, że kurwa czasami po prostu nie wiesz, czy to nirn, czy to po prostu coś sobie w tle gra. Bo tak się cały czas dzieje, z tego co zauważyłem. Dobra, nie wiem po co ja tutaj w ogóle... Czy wlazłem tu i co mi to dało? Nic mi to nie dało. Skurde... O, i na przykład teraz był jakiś dźwięk. Ale to nie jest chyba nirn. Chyba. Więc przydałaby się mapka, ale tą mapkę mogę sobie zaraz ten... Tylko, że nie są utrapieniem, ale przynajmniej słychać, o to chodziło. No tak. Wiesz, że jakaś firma wykupiła hitboxa, bo coraz... A, ostatnio coraz bardziej się... No coś tam słyszałem, ale... Generalnie się tym aż tak nie... Oh, shit. Okej, to było nieprzemyślane. Myślałem, że po prostu się tam na dół przeniosę, a tutaj troszeczkę dojebałem. To też przeciwnicy są. Where? Pokazuje, że przeciwnicy są w tym miejscu. To jest dziwne. Dobra, nieważne. Podleczę się. Faktycznie mogłem tej eteryczności jednak użyć. To była lepszy pomysł. Stwierdziłem, że trąba powietrzna po prostu mnie przeniesie na dół, ale to nie jest Just Cause, gdzie można się przyciągnąć do ziemi linką. Także to jest piękna gra. Muszę w końcu zagrać i w dwójkę, i w trójkę, bo grałem tylko w jedynkę tak naprawdę. Tak od początku do końca. Tu jest jakaś kurde brama. Czy tam jest gigant? Co on tu robi? O, ciekawe. Ja mam te strzały renegatów, nie wiem dlaczego one za każdym razem się wczytują jako domyślne. Hej, skradanie mi wzrosło do 38. O, teraz mam już falmerskie. A, słaby ten gigant strasznie. O, teraz chyba słyszę Nirn. Chyba. Ale tylko co tu gigant robi w ogóle pod ziemią? To jest bardzo zastanawiające. Dobra, nie żyje. Nie, żyje jeszcze. Dobra, nie żyje. Zabiła gnoja. Dziękuję. A my to jest skocia skóra. Krasnoludzkie rękawice nie mam. Orkowy hełm. Chyba też nie mam. Paluch giganta. Niedźwiedzie weźmiemy. Dobra, tego nie chcę. No, trochę wziąłem od niego. No i kurczę, gdzie ten Nirn? Wydawało mi się, że go słyszałem tam u góry. Teraz dupa. Zaraz otworzę tą cholerną mapę. O, tu jest jakiś. Zajebiście. 9 na 30. Masakra. Idę spać. Idę spać? A, ty tu do pracy idziesz, Boże. Używaj szklanych strzał, przynajmniej krasnoludzkich. Słuchaj, ale ja cały czas zmieniam te strzały na jakieś, a mi za każdym razem wchodzą na jakieś takie najgorsze. Mogę sobie wziąć. Ale tak jak mówię, no zazwyczaj ten. Zazwyczaj w ogóle tych żelaznych i stalowych to ja się po jakimś czasie zaczynam po prostu pozbywać. Szklane strzały, no one są zarąbiste. Dobra, na razie krasnoludzkie. Mam krzyknąć fuz rodawną świecącą kulę w przystani. No ciekawe, dobra. Możemy tak spróbować, aczkolwiek i tak chcę tam wyjść do góry. Bo wiem, że tam jedna na pewno lokacja została. Nie, ja za chwilę odpalę tą mapę. I tyle będzie. Nie będzie mi się aż tak pierdzielić. W tą świecącą kulę? To muszę jakoś stanąć bliżej niej. Chyba, co nie? Myślisz, że co? Zacznie się chwiać? Miałoby śmiesznie. Ale... No chyba to bliżej nie będę. Jebaństwo! Jak się odezwało? Oh shit! Holy fucking shit! Jakiś smok przyleciał! Jak żeście to zrobili? Smoka kurwa obudziłem, o w pizdu. No dawaj smoku. Nie no, z czymś zaczął walczyć za frajer. Miałam się dać coś innego niż chipsa. Aha, o tutaj jest, czekajcie, dobra mama. I tak mnie widzi gnojek. Jakie to w ogóle tego jest? Wulturial. Przejebany kurwa. Widzę, że niewiele mu robię. Mam za to pewną tajną broń. Lepszą niż skazany na śmierć. Nazywa się przyzwalnie Durnehviira. Hehehehe. Come on. Tak, on mnie teraz będzie czegoś uczył, ale nieważne. Mógłbym się też na przykład Lorda Wampirów w sumie zmienić, ale na razie ciul. Dawaj ten szklany łuk na razie. Dobra, dawaj w tego smoka, Durnehviir. A on teraz mnie będzie uczył. Niestety przez pierwsze 3 razy jak go przyzwę... Wiem, że się opiera, to nie o to chodzi. To on mnie uczy po prostu kolejnych słów. Czy to jest? Nie, Serana na szczęście żyje. Oh shit! Dobra. Ona żyje chyba jeszcze. Kurwa, i to jest epickie, 2 smoki się z sobą napierdalają. Fajnie mieć smoka na swoje wezwanie, to jest zajebisty motyw. Ale kurde, on jest masakrycznie potężny z tego co widzę. Znaczy ma dużo życia, to na pewno. Tu se kogoś przyzwała? Nie, to on kogoś przyzywa, on zazwyczaj przyzywa właśnie. Ja pierdzielę. Przejebane, dobra, czekajcie. On jest ebonowy. Niestety, jak przyzwie się Durnehviira, to bardzo, bardzo długo trzeba czekać, aż się odnowi znowu krzyk. Bo on tam ma chyba łącznie albo 300, albo 310 łącznego, nie wiem jak to się do końca liczy, oczekiwania, więc to jest wciul, ale zrobiliśmy smoka. Ja pierdzielę, ej fajnie, dzięki w ogóle, żeście mi o tym powiedzieli. Durnehviir, dzięki bardzo ziomek, za tankowanie właściwie. Co my tu mamy? Krasnoludzkie strzały, rzemieniowa zbroja, jakaś słaba, kości, łuski, złoto. No nie zbyt dużo, znaczy jak standardowy smok w sumie, czyli trochę łusków, trochę kości, trochę złota i randomowy item, który jest generalnie słaby zazwyczaj. Rzemieniowa zbroja, no takie to sobie mogę w domu zrobić, ale i tak fajnie. Vulturiol. I smoczą duszę żeśmy zebrali przecież. No to mniej więcej o to mi chodziło, no to Durnehviira też się przyzywa na 300 chyba 10, no to jest jakieś tam 5 minut, nie? A no wiem, że skazy na śmierć szybko, ale wolałem Durnehviira z tego względu, że ktoś musiał tankować tego cholernego smoka, jak widzieliście on strasznie dużo zadawał, więc wolałem, żeby Durnehviir potankował go, a w tym czasie ja miałem po prostu możliwość się zajęcia gnojkiem. Dobra, wiecie co, upuszczamy to i to, jebać to, kill off, strzała. Co mi tu? Siekiera drwala, dwie mi nie są potrzebne. Gorzej, że mam pełno takich różnych pierdół. Na przykład to bym chciał zostawić sobie. Czy te rzeczy. Buty do udźwigu i tak mam już. Okej, jak my mamy z tym udźwigiem? 535 nie jest źle. Czy Serana w ogóle może nam pomóc w jakikolwiek sposób? Tak. Coś dobrego? Nie wiem, czy coś dobrego, ale na pewno będziesz coś nosiła. Kurde, ja już nic jej nie mogę dać? No trochę do dupy. Mogę jej dać kule harmonii, które nic nie ważą. Damn it. To jest słabo. Dostałem się co wywalić jeszcze. Coś na pewno muszę. No słabo, ale co zrobić? Orkowy hełm, ciężar 8. Orkowa zbroja. No te rękawice to sobie najwyżej wytworzę. No to wywalmy je. Szkoda, że wiecie, że jemu się że Durnehviirowi nie da się nic dać. Byłoby śmiesznie. Co ty w ogóle się tak śmiałaś, bo ja się musiałem skupić na grze. Teraz do mnie dotarło, że Ania się tu śmiała jak porąbana przed chwilą. Ale wiesz, że ja się zawsze tak śmieję. Tak. Don't worry. Don't worry? Don't worry, don't cry. No dobrze. No, to nic, to w takim razie możemy w końcu wejść do komnaty debat, o właśnie, w niej jeszcze nie było mnie. Ej, a tego Rough Gaming to wrzuciło? Tego Donate'a, bo już się drugi raz pyta, a nie widziałam. Donate'a? Tak. Od Rough Gaming? Nie, pół godziny temu przelezłem. Kurczę, nie, wiesz co, nie widziałem nic. No. Czekaj, a i tak muszę sobie włączyć nagrywanie, przez co gra się przeładuje. Dobra, dawać kurde ich, ciąć wszystkich. W ogóle farmerzy mają swoich sługów, co mnie rozwaliło. Okej. Niestety nie bardzo ich coś tam im zrobiłem, ale możemy sobie zawsze przyzwać jedno ciało, na przykład tego Kadzita. Chyba niestety to będzie koniec, bo tutaj nic więcej nie widzę żadnych przeciwników. O, to jest jakaś książka. No co tam? Możesz mieć pytanie. Da się dać suba przez SMS-a? Wiesz co, kiedyś dało, ale nie wiem, czy to teraz można dalej to zrobić. No jestem pewien. Okej, to jest do Czarnej Przystani. Nie jestem pewien, bo to było przez jakiś czas, a później coś tam wywaliło i się nie dało. Trzeba by sprawdzić w tym momencie. Także, no sorry, nawet nie wiem, bo nie sprawdzałem. Dawno się tym nie interesowałem, jak to wygląda. Wiem, że kiedyś były, chociaż były nieopłacalne, ale później stały się bardziej opłacalne a później się nagle okazało, że chyba nie ma. Dobra, wracam do formy. Ja tylko jednego gościa zabiłem, ale trudno. Okej, i teraz tak. Co to są za drzwi? Czarna Przystań. Dajmy sobie ten wampirzywy wzrok. Tu mi gość umarł, widzę. Tylko popioł. Ektoplazma, histokarp, złoto. Będzie. Co mamy u tych gnoi? Tu mamy złoto. Złoto, ale tego już nie chcę. I złoto, niech będzie. I tu był ten farmer jeden. Co on miał? Kostur błyskawic, ej, to sobie wezmę. Chociaż kurde, ciężar 8 walić, to trudno, nie biorę. Nie no, może bym wywalił, ale to jest ciężar 2. No kurde, no tutaj te ciężary są największe, no ta orkowa zbroja niezwykłego zniszczenia. Czar zniszczenia mniejsze, kurde, no chyba to wywalę, bo to troszkę jest za dużo. I kij z nią, wezmę sobie kostur. Kij z nią, ja sobie taką zbroję mogę wytworzyć, jeżeli jeszcze takiej nie mam w swojej kolekcji. Taniec w ogniu, tom 6, co mi to da? Retoryka mi wzrosła. O i patrzcie, awans. Świetnie, szkielet może coś mieć, złoto. Gdzie on kto ukrył? Między kurde chyba tymi stawami. Znaczy nie stawami, tylko tymi kręgami. No, w kręgosłupie o to mi chodziło. W miejsce dysków se powkładał. Dobra, tutaj Czarna Przystań. Wszędzie tu jest wyjście do Czarnej Przystani. Nic innego tu nie ma. No słabo, małe to miejsce. No nic, myślałem, że będzie większe. Boże, Pirat cały czas ogląda na tym, ogląda to na projektorze, czaisz? No, zarobiście. Kurde, kiedyś też będziemy mieli projektor tak, w domu. Dobrze. Bardzo dobrze. Okej, tu jest, a tu jest, patrzcie, jak przejdę tędy, to tu jest przejście do tego drugiego budynku, do którego nie mogliśmy wejść, czyli musimy górą przejść w tej komnacie debat. Bardzo dobrze. Tak, wiem o tych składnikach alchemicznych, to wiem. Już właściwie to tak robiłem. Czemu ja tego awansu nie wziąłem? Na razie pakuję wszystko w kondycję, bo inaczej po prostu tego nie widzę niż zwiększanie sobie non-stop udźwigu, więc na razie cisnę w kondycję. Mówię, że zaklinanie to środkowa ścieżka, tak? Ja to poszedłem w prawo. Klejnoty duszy dają dodatkową magię do doładowania. Śmiertelne ciosy zadawane istotom, ale nie ludziom chwytają 5% duszy, a tutaj i tak się nie dojdzie. A co my mamy tutaj? Misterne zaklinanie. Nowe zaklęcia umiejętności dla pancerzy są 20%, 5% silniejsze. To w sumie może być dobry pomysł. A tutaj to zaklinanie pancerzy daje nowe zaklęcia zdrowia, magii, kondycji. A to było co? A zaklęcie umiejętności. Aha. Dobra, jebać, dajmy sobie to. To możemy pójść w to zaklinanie, jak już mamy się tak bawić. Kurwa mać, ale się chujowo to przemienia, naprawdę, że nie można tego jakoś przekręcić albo coś. O, dobra, dawaj to w zaklinanie. Bliźniacze zaklinanie. Pozwala zakliniczowi złamać prawo pierwszeństwa i nałożyć 2 zaklęcia. To jest zajebiste, tak, ja to bardzo chcę. Ale to trzeba mieć jeszcze full tego. Kurczę, no chciałbym to wziąć, ale to ma strasznie duży ciężar. Gdy tam zwiększyło to o 1. O 5, przepraszam, 30. A to akurat jak wezmę i coś wywalę, to zadziała. To jakbym ten diadem wyjebał i spróbował faktycznie może coś zjeść. Tu już mam... Problem polega na tym, że ja już to wszystko, wiecie, pozjadałem większość i... O, tu nie mam krowiącej koreni, bo to zawsze jest ten pierwszy, czyli górny lewy róg. To jest zawsze... O, szkarłatny korzeń, nie, tego nie zjadam, bo potrzebuję. O, tego nie jadłem. Święty grzyb. No, tak jak mówię, zawsze, przynajmniej z tego, co z moich obserwacji wynika, że to zawsze jest ten pierwszy efekt, czyli w górnym lewym rogu. To też dzięki temu wiem, które mam już zjedzone, które nie. No, że tylko fajnie się gra w Heroesy 3, wiem z autopsji. No. Ej, bo jesteśmy coraz bardziej greedy. Ja grałam na rzutniku, wiesz co, w Mortal Kombat. Tak? Ale było super, no myśmy przecież z Bartkiem... O, czekaj, co to za ork? Aha, to jest sługa, dobra. Myśmy z Bartkiem, w sensie z T-Voltem i znajomymi, graliśmy na rzutniku, kiedy byliśmy na takim obozie matematycznym z liceum. Graliśmy, słuchajcie, na rzutniku w... Fresh on Fire, czyli taki, powiedzmy... Nie, możesz mi ich nie zabijać. Głupia baba. Kurwa, nie... Fuck, zjebałem. No, trzeba było magią rzucać, kurde. Magia jest bardziej pewna do zabijania ich, takiego, żeby zyskać punkty. A tak to ich se pozabiłem i gówno. Ej, Boże, Boże, Boże. Katakumby milczącego miasta? Kurde, co to jest? No, na razie przywrócę formę, bo... bo coś przegapię. Znowu ten gif. No i graliśmy w Threads on Fire, czyli taki jakby Guitar Hero, o. Graliśmy w to i w Sync Stara, czyli... czy tam Ultra Stara, to się chyba nazywał Ultra Star, czyli właśnie kopia jakby Sync Stara. Taka darmowa. Więc w to cisnęliśmy, no. Fajnie było na tym obozie. Oglądaliśmy filmy do 3 w nocy. No bo wiecie, mieliśmy wspólne pokoje, wiadomo. Oglądaliśmy filmy do 3 w nocy, a później kurwa 8 rano pobudka i zajęcia z matematyki, nie? Zaraz po śniadaniu. Czy tam 7 rano trzeba było się obudzić, masakra. Tak, faktycznie. Krzysiurojt. Tivor pokazywał filmik, no właśnie. Ma z tego filmik nawet. Kurde, teraz mi się nie chce znowu wampira zmieniać. Ale chyba tak zrobię. Okej, to mi nic nie dało. Nie mogę ich kurczę tak, wiecie, zażreć jak bym chciał. W sensie, żeby pozyskać ich życie. Ale jak sobie porzucam tym czarem, to się powinno udać. Okej, nawet jak ona go zabiła, to i tak mi przyrósł ten. To lepiej tym rzucać niż próbować gryźć. To są jakieś drzwi. A to mogę nie otwierać drzwi, to jest niesamowite. Nie, myślałem, że nie mogę wampirem. Tylko, że pazury więcej robią. Jeszcze zatruwają. Kurde, oczywiście nie rzuciłem. Ach, Boże. Czekajcie, wezmę sobie go, przyzwę. Gdzie on jest? Tam. Hmm? No dobrze, ale pomału kończę tą lokację, to później coś włączę innego. No. Chcę po prostu to skończyć, nie? Farmer to jest? Przez chwilę wyglądał jakoś dziwnie. Co oni w ogóle ciskają piorunami jedno i drugie? Ten Falmer też? Aha, ona sobie przyzwała tego. O kurde, zajebiście. Ona sobie przyzwała Falmera Maga. No i cechy przerastają. Wystarczy tylko, że walnę tym. Bardzo fajnie. Niedługo to zmienimy. Czy jeszcze bym tylko wbił później do domu, ale chciałem no przeszukać całą tą lokację, skoro się tu zapuściliśmy. Nie wiedziałem, że tu jest tyle tych lokacji więcej. No, come on, bij go. No i chciałbym bardzo po prostu, wiecie, go ugryźć i wyssać mu życie i w ogóle. Ale nie mogę, bo pff, nie wiem dlaczego. Przecież to jest humanoid, powinno wszystko się udać. No nie o to mi chodziło. Okej, tak randomnie zaczynam po prostu latać, nie wiem dlaczego, w sensie zmienia mi się tryb. Przecież ten gość pływa tam. Nie bardzo czaję. No niech będzie. Kurwa, jakie to wielkie wszystko jest te katakumby. Co tu się nie pierdziela? Aha, że jak tu zejdę, to mogę wrócić, tu mogę pójść. Już ja nawet nie chcę przeszukiwać tych farmerów, szukam tylko jakichś ciekawych rzeczy. Holy fuck! Coś tu było. A to pułapka. Pierdzielaj. Dobra, czekajcie, pazurami po prostu go pozabijemy troszeczkę, a dobijemy z czaru. Gówno, kurde, oczywiście musiał wleźć w tą pułapkę. Ech, debil. Z brama, dźwignia, co za dźwignia da? Pewnie wyłączę pułapkę. Widziałem, że można sobie tak po prostu wampirem, będąc w tym trybie, można sobie coś tam robić. I w ogóle mogę latać nad wodą, to jest świetne. To co w ogóle jest? A, to jest ta skałka, którą chciałem ukopać, ale kurde, w końcu tego nie zrobiłem. I tu jest do Czarnej Przystani wyjście, dobra. Chyba nawet wiem gdzie, mniej więcej w którym miejscu. To ja się zmieniam w takim razie. Z powrotem. Normalnie tu byś przyszedł w toku fabuły głównej, bo w toku fabuły musisz się też dowiedzieć o zwojach i iść do Septimusa. Karol, ale ja już... tłumaczyłem to... Oj, mogę to... Kurwa, stoję na wodzie i wydobywam, ale jestem zajebisty. Ja wiem o tym, że ja nie przyszedłem tu z dupy, ja już po prostu jestem po tej fabule, dlatego pokazywałem specjalnie na początku, że ja już mam obydwa zwoje zebrane, w sensie poza tym, który ma Harkon, zebrałem jeszcze dwa, zwój krwi i zwój smoka, tak? Więc ja już o tym wiem, to już jest zebrane. Pytanie, co ja teraz zebrałem, co za rudę zebrałem w tym momencie? Plus co mam zrobić, bo mam tego wszystkiego za dużo, ale wystarczy, że coś tam powypierdzielam stąd, widzę. Dobra, dawaj, ten biały kapelusz zjedzmy. Co tu najwięcej? Palu giganta, jedz, kurwa, nieważne. To se zjemy to i będzie gites. O, zobaczę, co za rudę wydobyłem. Rubin bez skazania, ruda, olichalkum, rteń, srebra, złoto, żelazo. Co ja właściwie teraz wydobyłem, przepraszam bardzo. Nie widzę tutaj żadnych nietypowych ród. To jest wszystko dziwne. Dobra, nie wracam tamtędy do lokacji, tylko idę tędy. Do Czarnej Przystani. Także ja to wiem, bo to już tu byłem. A właśnie, z jaja haurusów miałem... O, ja patrzę, jest korzeń nirnu. Tak? Nie chcę z tą gadać. Właśnie były tam, kurcze, jajka i... Mogłem to pozbierać. Dobra, to wracam tam jednak. Do tych katakumb. Wydobyłem wielkie klejnoty dusz? Serio? Z tego się wydobywa klejnoty? Kurwa, zajebiście. I bo tego było więcej, tylko teraz tego nie potrafię zlokalizować, gdzie były te rudy. Ale pamiętam, że było tego ciula. Jakim cudem ta pułapka dalej działa? W sensie, ta dźwignia nie powinna tego załatwić? Oczywiście, kurwa, że nie. Dobra, jebać to. Au! To troszkę bolało. Bierę złoto i tyle. Teraz pytanie, gdzie były te jajka? Miałem pozbierać, ale teraz już nie wiem, gdzie są. Robin złoto weźmiemy. Tu nic nie ma. Kurczę, no ale widziałem to przed chwilą. I co jest? Teraz nie widzę, gdzie są te jaja haurusów. A chciałem je pozbierać. Okej, tu można pływać. Oh shit, tu można pływać. Kufer tu jest jakiś. Elfia tarcza tłumienia magii. Nie, potrzebuję ołtarz. No dobra, wezmę ten. Wszystko generalnie już mam, co tutaj znajduję. Ciężko mnie po prostu czymś tutaj zaskoczyć. W tych całych ruinach. Ale wiecie, po prostu przyszedłem tutaj, bo chciałem sobie nazbierać tych rzeczy krasnoludzkich, żeby po prostu móc sobie później tworzyć i... No właśnie, jest następna płyta. Demet. Dobra, bierę. Diadem. Wezmę to i wezmę to. O, już mam za duże obciążenie. Fuck you. Co za gra? Ta gra mnie nienawidzi. Elfie karwasze lepszego strzelectwa. Czy ja nie... Nie, ja mam do otwierania zamków jakieś. Wezmę to i to. Na razie wezmę sobie... czekajcie. Coś powypieprzam. Mam tu jakieś takie pierdoły typu, nie wiem, kieł horkera czy kozia skóra. Nie jest potrzebne. Wiem, że mam te smocze rzeczy. Wiecie, tych smocze rzeczy mam tak dużo, że ja to zacznę wypierdzielać. Tylko gdzie to jest? Aha, bo po ciężarze teraz zrobiłem. O właśnie. Nie. O jest, smocze kości i smocze łuski. O właśnie, ja to wywalam, bo mi to naprawdę nie jest potrzebne do niczego. Natomiast ja się pomału zaczynam dusić. O właśnie, dziękuję. Powietrze złapaliśmy. Tu jest jeszcze coś. Chyba już nie. Chyba już nie ma. Dobra, dawaj do góry. Jak stąd wyjść? Czy ja mogę jakoś tu wyskoczyć? Aha, po prostu podskoczyć można w wodzie. To jest coś, czego Wiedźmin nigdy nie potrafi, Wiedźminie nie potrafili zrobić. To, żeby można było wyskoczyć z wody. Tam musieli się wspiąć, kurwa, na brzeg albo wyjść po prostu po bardzo łagodnym występie, no tylko, że kuźwa... Ech, tam rzadko coś takiego się zdarzało. Dobra, nic takiego. Kurczę, pamiętam, że były tu jakieś jaja haurusa i co? I nie ma. Gdzie to było? Przepraszam bardzo, no. Pamiętam, że to było gdzieś przy końcu lokacji raczej. O! Rzea geodowa. Zaraz zobaczymy, żebym zobaczył, czy faktycznie te kryształy wydobywają? Drobny klejnot duszy. Faktycznie klejnoty duszy się wydobywa z tego. I ja pierdzielę, ale zajebiście. Czarny klejnot, kurwa, wydobyłem. Ale jestem kozak. Dwa drobne i czarny, no kurwa. Dobra, już, wystarczy, chłopie, już nie kop. Wyczerpało się. Zajebiście. Dalej nie widzę jaj Haurusa, ale jebacie je. Tu. Złoto weźmiemy. Kurczę, no i wyszedłem tą samą ścieżką, bo szukałem tych jaj i nie znalazłem. No dobra, trudno, wyjdźmy stąd. Do przepompowni? A to tutaj byliśmy wcześniej? Tak, tędy przyszedłem. Ciekawe, no dobra. I stąd przeszedłem, możemy teraz pójść tutaj. Tutaj jest chyba już, o tak, wyjście do Czarnej Przystani, zobaczymy co jest tutaj. Ja wiem, że z kokonów zbieram właśnie, szukam tych zajebanych kokonów i ich nie widzę. Na tym polega mój problem. To jest wejście do przepompowni, tylko ciekawe, dobra, wejdźmy tutaj i zobaczmy. Co jest tu, bo jesteśmy po drugiej stronie. Czy coś tu mamy do zrobienia? Tu jest jakaś brama. O, tu sobie możemy... O, jest kuferek, no dobra. Ekstrofitej magii. Oddychanie pod wodą. Robimy bez skazy, wytrych, złoto. To oddychanie pod wodą nie jest jakoś tak mi bardzo akurat potrzebne. A staram się... Chociaż nie, trochę rzeczy wywaliłem. Mogę sobie pozbierać teraz. Dawaj te wszystkie miksturki w takim razie. Bo ile mam? 480 to sporo znowu miejsca, bo wywaliłem to smocze, kości i tak dalej. Bo ja mam tego tak dużo w białej grani, że to graniczy po prostu z... kurczę, nie wiem... ze skąpstwem, bo nic z tym nie robię. Ale nie mam co. Czekajcie, wezmę sobie tą eteryczność tylko. Nie wiem nigdzie tego, eteryczność jest krzyk przecież. To wygląda w ten sposób, mamy taki krzyk, na chwilę jesteśmy niewrażliwi na nic, nie? No i spoko. Co do kurwy to jest? Nie widziałem tego wcześniej, mamo! Ognik jakiś. O kurwa, to nie, tylko nie to, jak ja tego nienawidzę. Dobra, czekajcie, musimy sobie wziąć... Nie wiem, przepraszam, to. I nie wiem co. Dawaj to. O nie, czekajcie, teraz to akurat miecz i przedświt, dobra. Te ogniki są pojebane. Jeszcze jakiś Falmer się tu przypałętał, nie wiem skąd. Ale jest, dobra, udało się. A teraz to jebadło. Głupie. Czyli... A kurwa, źle znowu. Łukcie. A. Ja bym mnie zabiła. Masz na brodzie. Dobre. Matka ogników, o właśnie, tak to się gówno nazywa. Kiedyś mi dojebało i to ostro. A, tak gówno jej zrobię. Może faktycznie skazany na śmierć się przyda. Chyba po prostu te mieczyki, tylko najpierw się podleczę. Ja wiem do czego to służy, w sensie te smocze łuski i ten, tylko mówię, że mam tego już, nie wiem, 30, 40, 50, jakoś tak w takich granicach. No powiedzmy, że koło 40 każdego. Więc to trochę bez sensu mi zbierać następne z następnych smoków. Zważając na to, że i tak... Kurwa, co ty robisz? Nie klonuj się, głupia pindo. Gin i nie wkurwiaj. O, dobra, poumierali. Nice. Lśniącopył, okład z ognika? Ciekawe. No i... A, teraz nie wiem, co miałem powiedzieć. Że mam tego tak dużo, że myślę, że na wszystko mi wystarczy, a jak coś, to ja sobie po prostu następne, wiecie... Następne pozdobywam z następnych smoków, a nie ma konieczności, żebym teraz to zdobywał. A, tu są falmerzy. A to jest ten kurde Haurus, łowca. To jest śmieszne. Myślałem, że Haurusy są tylko te takie larwy, a tu jakieś takie muchy kurwa latają. Gin. Czułki i pancerz. Ale pancerza nie potrzebuję, nie? Tylko potrzebuję mieć jaja, których nie ma tutaj. Zamknij bramę. Wow, to się tak fajnie zamyka, nice. Dobra, tu mamy znowu kamienne kryształy. Dawaj, wydobywaj. Wywalaj smocze kości, bo nie tak potrzebne jak łuski. No właśnie za ten. Ale serca Dedryk tak ciężej znaleźć niż te smażyte jakości. No wiem, no tych dedrycznych serc Dedr mam już 13 w tym momencie. I wydaje mi się, że gdzieś jeszcze kiedyś, albo w Białej Grani, albo tutaj w tym domku pomiejscowiałem właśnie te, żeby... Nie, chyba w Białej Grani zostały jakieś. Też dlatego, że właśnie zostawiłem, żeby ich czasem nie zgubić. Ale wiecie, tak już po prostu przez jakiś czas nie grałem zbyt dużo w Skyrima i po prostu już nie wiem, gdzie co mam. Muszę to po prostu wszystko porozkminiać od nowa. Dobra. Nawet nie patrzę, co wydobywam, ale wydobywam. Jak najwięcej kryształów, nie? Pirat, widzę, tworzy następny jakiś arcydzieło. Aha, że starczy serc. No to luzik. No i kolejny korzeń nirnu. Dobra, może to jednak czas na to, żeby sięgnąć porady w postaci mapy tych zajebanych korzeni. Bo tak to faktycznie, no ja nie chcę tu spędzić następnych, nie wiem, 3 godzin na szukaniu tych korzeni. Czekajcie, ta skała się świeci. W ogóle to są takie skały, które... O, patrzcie, następny. Nice. Które się świecą. I jeszcze jeden. Nice. Mam już 13. Dobra. Telefon potrzebuję. O, właśnie. Jeśli chcesz ugryźć, to wykonaj mocny atak pazurami, jak ktoś ma mało życia. Wiem o tym i jakby... No wiem, bo ja czasem... Co? Znaczy potrzebuję taką mapkę, ale myślę, że wiem, gdzie gdzie mogę to znaleźć. A jak nie będę mógł, to cię poproszę wtedy o pomoc. Wiem, jak wykonać ten mocny atak pazurami, żeby ugryźć kogoś, tylko problem polega na tym, że nie jestem pewien, znaczy inaczej, nie udało mi się tego nigdy zrobić na żadnym farmerze. Na różnych postaciach humanoidalnych, tam wiecie, takich normalnych ludziach i różnych innych, jak najbardziej tak, ale nigdy mi się to nie udało na farmerze i podejrzewam, że może coś być z farmerami w ten sposób nie tak, że może się nie da pozyskać przez to tej mocy. Właśnie przez to, że nie da się na nich tego ugryzienia wykonać. Ale nie wiem, może po prostu mi nie wychodzi, bo czasem też nie byłem w stanie tego wykonać na różnych i normalnych jednostkach, także to było też dziwne. Dobra. Teraz tak. Okej, Downguard. Okej, main quest. Mamy właśnie main questa z Downguarda i spróbujemy tutaj znaleźć. Wiecie, znajdę po prostu tą Czarną Przystań i powinno być tam w zadaniach dodatkowych. Aha, to tylko co? Pierwsze zadanie, kurwa? O co to chodzi? Main quest, Vampire quest, Downguard quest. Okej, wszystko spoko, ale... O nie, o to mi chodziło. Other quest, Impatience of the Saint, side quest, Vampire quest, side quest. No dajmy tak. Nie wiem, gdzie tego na razie szukać. Czy lepszy lore wampirów, czy wilkołak? Kurczę, no tego wilkołaka tak naprawdę to w ogóle z niego nie korzystałem przez całą grę, bo jakoś tak to wychodziło, że w sumie nie było co. Więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć na temat tego wilkołaka, mało go używałem. No ten lord jest fajny, ale to jest czasem upierdliwe, że wiecie, mogę drzwi otworzyć, ale nie mogę pcia żadnego przeszukać i tak dalej, co chwilę muszę się zmieniać między tymi formami. Więc to jest takie, a wilkołak, no mogę sobie, jak bardzo mi się nudzi, mogę sobie użyć tej formy, ale tak naprawdę wydaje mi się, że takim głównym plusem wilkołaka jest to, że masz odporność na trucizny i choroby i nie masz za bardzo żadnych pobocznych efektów, w sensie ubocznych efektów, tak? Czyli jakichś minusów, jakichś to większych nie ma, koniec i tyle. Fajne jest to, że mogę się, że wiecie, że już byłem raz wilkołakiem, byłem raz wampirem, w tym momencie jestem wampirem i jeżeli będę chciał, mogę znowu się odmienić w wilkołaka, raz, co prawda, ale mogę znowu być wilkołakiem, czyli 2 razy można zostać wilkołakiem i tak samo 2 razy można zostać wampirem. Wiesz co, wpisz mi ten, możesz sprawdzić coś? Tak. Wpisz w Google tak, Game Banshee. Jak? Game Banshee. Bansychy. Okej. I wpisz tak, Skyrim. Skyrim. Tak i... Kurczę, jak się ten quest nazywa? Powrót do korzeni. No to nie wiem, jak on będzie. Może jakieś... Coś z roots. Albo no napisz coś roots, nie? I return to your roots. O, on return to your roots. Side quest, okej. Okay. I ty i tak masz Redgarda, że masz połowę obrażeń trucizny. No właśnie, nie? To tym bardziej. I ten, żebyś mi... Już tam wchodzę. Jest jakiś walkthrough. No, to odpal to i zobacz ten. Co chcesz wiedzieć? Mapę potrzebuję, wiesz? A, to trzeba mówić. To byśmy wzięli mapy, jeszcze do tego wpisali. Mapy. Nie, ale właśnie na stronie, tam będzie, wiesz, jak klikniesz w jakiś odnośnik, to powinna się mapa pokazać. Właśnie o to mi chodzi, ale możesz w ten sposób. No ja tu problemu nie znalazłem. Czy pozdrowię? Pozdrawiam. Ktoś pyta, że go pozdrowię. No to pozdrawiam, jasne, jak najbardziej. Także chwilowa przerwa. Może nawet zresetuję nagranie. Teraz zacznę. Muszę pamiętać, że albo żeby zapisać tuż przed nagrywaniem, albo po prostu to, co muszę zrobić, to to wejść w menu. Co mnie tu plujesz? Nie ty, ten pająk. No tak, sobie idę, nagle takie plum, nie? Obok mnie. Wziął i kurwa plunął na mnie. Jebany, niewychowany. Tu jakie wielkie gówno idzie za tobą. A nie, to jest twój. Kurde, zapominam cały czas, że ona se przyzywa zmarłych i po prostu, wiesz... Zabijam pająka, ona go przyzywa i używa, nie? Ja tak, o kurwa, pająk, zabić go. Po czym się okazuje, że to był jej pająk. To jest w ogóle jakieś ciało zakokonowane. Znaczy obwiązane tym, kurwa. Frodo! Czy to ty? Mister Frodo! Okej, idźmy dalej. Co to za winda? Do Czarnej Przystani. Nie bardzo wiem, po co tu wszedłem, żeby zjechać na dół, ale dobra. Tych masek smoczych kapanów jest 6 albo 8. Z ich użyciem można zdobyć jedną dodatkową. Karta daje coś innego. No właśnie ta moja mi dała tam chyba 20% premii do alchemii. Co tam jest? I tak cię znajdę. Była... O, jest kolejny korzeń, zajebiście. No i nie wydawało mi się, że coś... A weszli mi do tego tam. Dobra, to miało to sens. Więc to jest coś tam do alchemii. Jakieś tam rzeczy. No ogólnie takie zupełnie niepowiązane, bym powiedział, rzeczy. Ale okej, no to tutaj mniej więcej zebraliśmy tu. Z cuchnącej wieży. To jest to. Tu był jeden, to zebraliśmy. Teraz jakby zeskoczyć... A tam też coś zebraliśmy, już pamiętam. Dobra, ja sobie eteryczność rzucę po prostu. Już zaczynam zjeżdżać. Ui. Tutaj z tego co pamiętam też zebraliśmy jakąś. Bo tu była jedna. To jest co? To jest tutaj, dobra. Czyli tak, tu mniej więcej będzie jedna, bo coś, bo nie widzę, żeby tu cokolwiek było. Plus ta mapa jest tak dziwna. Gdzieś w tą stronę powinno być. No ogólnie wiecie, jakiekolwiek, jakieś tam, wiecie, pomocy w kierunku jakichkolwiek rozwoju, którejkolwiek ścieżki będą spoko. Więc jeżeli to nam ma poprawić trochę alchemię, to bardzo chętnie. Co się znowu chichrosz? Nie do wytrzymania to jest po prostu, na non-stop się chichra z czegoś. I nikt nie wie z czego, to jest najśmieszniejsze. Coś kurde pracuje. Słyszę korzeń. Tylko kurwa, gdzie on jest? Boże, nawet nie wiem, gdzie jestem. Boże, na tej mapie tak bardzo nic nie widać. To jest okropne. Nie wiem, gdzie jestem. Jeżeli to jest białe, to ten korzeń jest gdzieś tutaj. Pewnie rośnie gdzieś na dole. Siedzi mi tu i się chichro. Ja nie wiem, o co chodzi. Szarobury wie. Ha, ha, ha. A, bam, 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 bam. Coś miałem. Bardziej ten korzeń. Bo Karol pisał, że niektóre z nich są chyba pod wodą, jeżeli dobrze pamiętam. Czy przy wodzie? O, tu jest coś. Dobra, nice. Zebrane. 15 mam. I to czekajcie, jestem tu. Jeżeli to jest to, co myślę, to to nie jest to. Dobra, czy tutaj w górę jak pójdę, to tutaj powinny być. Przy tym wodospadziku może? Generalnie gówno tu widać. Chyba sobie włączę znowu wampirzy wzrok. Nie wiem, czy zadziałało, czy nie. Zadziałało. Przydałoby się coś, co by podświetlało. Za wodospadem coś jest? I cholery, nie da się wejść za wodospad, ale słabe. Ok, jest kolejny korzeń. Tu jest jeden. Z jednej strony wodospadu, nie? Tak jakby to jest już tu. Tam jest następny, to go widzę. A, nie tak źle idzie z tą gównianą mapą. Przynajmniej coś tam zacząłem zbierać. Tu mi pokazuje, że jeszcze... Czekajcie, to jest jakieś takie... gówno. Tu u góry powinno być jeszcze jedno i tam niby powinno być przy wodzie jeszcze jedno, ale nie zauważyłem. Niby je słychać, ale ja nie wiem, czy to jest... czy słyszę korzeń, czy jakieś inne... cosie. Słyszę na pewno korzeń. Tylko gdzie on, kurde, teraz jest? Jest tutaj, dobra. Nice. Zebrany. Czyli to był ten. Dobra, teraz zabijemy te ćmy. Kurde, Serana się zaatakował, nie wbiegaj tak we mnie. Młody haur z łowca. Gdzie to gówno? I weź, że gin. Jebut, dobra. Jeszcze gdzieś drugi tu lata. Umrze? Spłonie? Nie spłonął? Gdzie kurwa on jest? To ucieka, no co za gnojek. Czekajcie, dojebie go czymś. Ognisty pocisk. Jebaj się. Kurwa, trafię. Jebany, ale jestem zajebisty. Trafiłem, zajebiście. Dobra, korzeń, jest korzeń. Mam już 19, to jest nieźle. Chociaż tu już się moja mapa kończy, nic nie pokazuje. Co ona się tak chichra? Idź mi stąd, kurde. Siedzi mi i się chichra, no. Azarus dobrze pisze. Sorry, ale nie patrzyłem na czat. Jeżeli chodzi na Face'a, to nie piszcie nigdy do mnie na Face'a, na mojego prywatnego Face'a, bo to nic wam nie da, bo to zazwyczaj wpada do wiadomości inny i ja po prostu nawet jak przeczytam... Dzisiaj miałem taką sytuację, ale to przed streamem. Ktoś coś, właśnie nie wiem co, ale jakiś chyba widz napisał. A wiem, że jak pod tym tak screenshotem z tej wiadomości wbije coś tam, a ja wziąłem tak... usuń. Czy tam jest archiwizu i coś takiego. W każdym razie wyjebałem. To nie czytam wiadomości, które wpadają na mój prywatny ten. Piszcie po prostu na profil Hanty. Naprawdę, Hanta na Facebooku. Ja mam, uwaga, 100% odpowiedzi mam na tym profilu. I mogę się tym szczycić, bo na przykład taki Ziemniak czy T-Volt nie odpowiadają w ogóle na wiadomości na profilu. T-Volt nie odpowiada, mu się nie chce, a Ziemniak w ogóle ustawia jakąś zjebaną automatyczną odpowiedź, też nie odpowiada. Ja mam 100% odpowiedzi, wszystkim odpowiadam. Rozdawałem ostatnio ponad 40 kluczy do Cloud Pirates, rozdałem właśnie w większości poprzez Facebooka. Także naprawdę odpowiadam, piszcie tam, ale nie piszcie na mój prywatny profil, bo autentycznie nie odpowiem wam, jeżeli coś napiszecie na mój prywatny profil. Tyle z mojego wywodu. Nawet mi odpisałeś. Tak, w sumie tak. Jakby nie było, to my z Anią poznaliśmy się właściwie... no, przez profil Hanty, tak, bo napisała do mnie, tak? Tak. Ale nie napisała do mnie na prywatne konto, tylko napisała do mnie na profil i bardzo fajnie, i to było fajne i uczciwe i w ogóle. I odpisałem jej też, no i patrzcie jak to się kurwa rozwinęło, nie? I tak to się zaczęło. No, właściwie... Tak to się kręci. Dokładnie, jakby się ktoś zastanawiał, jak się poznaliśmy, to właśnie w ten sposób. Czyli w skrócie mówiąc, Ania zobaczyła moje filmy na YouTubie i stwierdziła, fajna ze mnie dupa, i napisała do mnie. Tak, to są moje słowa. Tak. To są jej słowa, ja tylko powtarzam. To całkiem niezły zryja. Niezły zryja, no, świetnie. No i... A, i dobrze gada. A, to sobie wiadomo, że dobrze gadam, nie? No, więc w ten sposób tak naprawdę się poznaliśmy, jak do mnie napisała. Bo ty jesteś zajebistym jakiś ziemniak. No właśnie, dzięki bardzo. Okej, szukać nirnu przy wodzie i grzybach. Słyszę następny, kurde, ale... To są nawet ścieżki zaznaczone, ale kurwa, żebym ja jeszcze te ścieżki ogarniał. Czekajcie. Przy wodzie i grzybach. No właśnie tutaj wiem, że były jakieś, ale tu już chyba pozbierałem. Tu był chyba na dole jeden. Raczej go zebrałem. Tu słyszałem jakieś przed chwilą, ale tu mogłem też zebrać. Słyszę jakiś. Tu na końcu ścieżki miał być. I ta ścieżka się kończy tutaj. A ty się śmiejesz do czatu, czy to się śmiejesz do pieseła osobiście, bo już nie ogarniam nic. Do pieseła osobiście. Tak myślałem. No dobra. Co poradzić. Ania pewnie poleciała na twoje fabulous włosy. Oczywiście, tak? Wiem, krótsze. Muszę w końcu udać się do fryzjera, bo już mnie pomoc zaczynają męczyć te kłaki i z tego względu, że muszę codziennie je myć teraz już. Gdzie ten kurwa korzeń? Ja go po prostu co? Nic. Żartuję, no. A, słyszę ten korzeń tutaj, ale go nie widzę. Przecież nie będzie na grzybie rosł. Wampirze wzrok, kurwa. Nie jest wybrany. No nie widzę, no autentycznie nie widzę. A cały czas mi dźwięczy, że tutaj jest. A, Karol, ja kojarzę coś z tymi maskami, gdzieś widziałem kiedyś artykuł. Randomnie takie artykuły się pojawiają na przykład na tym. Randomowo się pojawiają na przykład na Ninjago i pamiętam, że było coś z tymi maskami. Dobra, to kojarzę, faktycznie. I tam trzeba, tak, 8 masek zebrać i można tą 9 odblokować, spoko. No to sobie to ogarnę później. Nie wiem, gdzie jest ten korzeń nirnu, może gdzieś tutaj na dole. Ja go słyszę gdzieś tam, ale... Może gdzieś tu... Nie widzę, no... Przydałoby się coś takiego, co by mogło, wiecie, wskazywać jakieś, nie wiem... Żeby łatwiej było znaleźć surowce, nie? W sensie kwiatki rosnące i tak dalej. Wiem, że go słychać, ale go nie widzę. Nie umiem go znaleźć. Na dole po schodach. Na jakich schodach? Tu nie ma schodów. Tam? Ale ja tam już byłem. Pamiętam, że zbierałem w tamtym miejscu. No chyba, że... No dobra, czekaj, zobaczę jeszcze raz. Ale pamiętam, że tu byłem i zbierałem. Więcej widać. No widzisz? Nie ma tutaj. Już tu zbierałem podczas... pierwszy raz, jak tu byłem. Przecież kurwa, słyszę go cały czas. To jest jakaś po prostu jebana obsesja. Nie wiem, albo jestem ślepy, albo coś, ale naprawdę nie widzę tutaj. Tak, daj no dalej, grałem w Skyrima, bo się wkurzyłem na tą lokację i stwierdziłem, że muszę ją tutaj skończyć. Ja słyszę cały czas to tutaj, w tym miejscu przy tych grzybach. I też nie ma. Dobra, może wróćmy w kierunku jeziorek. Jebać ten jeden, co jest niewidzialny. Idźmy gdzieś dalej, może tu przy grzybach faktycznie coś znajdziemy. Na tej mapie to już tak dawno się zgubiłem. Tu jest w ogóle świetne. Chyba z 3 takich jest tutaj centurionów, których można sobie... Tu jest taka dźwignia i można sobie po prostu go uruchomić i on zacznie nas bić. I takie fajnie, po co to? O, czy... Żyła... A, tu jest ten. Dobra, żyła. Możemy to pokopać. O nie, Sławki. Nie... Znowu się zaczyna. Słuchajcie, nie wiem, co z tymi Sławkami jest nie tak. ale one zaczynają mieć takie jakieś zajebiste... Ja pierdolę. Słyszałam to tutaj. No, takie zajebiste szumy po prostu. Gdzieś tak jakby zbiera i nagle takie jebut, kurwa, nie? I po prostu takie szumy wchodzą po sławkę. Ale to brzmiało strasznie creepy. No jest bardzo creepy, ale to są jakieś takie sprzężenia zwrotne. I to jest takie nagle takie... No. To jest kurwa pod jakąś creepypastę idealne. Kurwa, teraz przecież nie znajdę tych grzybów bez tego, jak one ten... Muszę wyciągnąć stare graty. Jeszcze nic z tymi 512-kami nie robiłem. Rozpadają się coraz bardziej, ale ja kiedyś je naprawię. Nie wiem kiedy, ale kiedyś na pewno. Dobra, chyba Serana... O Jezu, jakie to głośne teraz wszystko jest. Dobra, te słuchawki są głośniejsze ogólnie niż tamte. Ona se tu kopie, dobra, niech se kopie, a my znajdziemy... Gdzie my ten korzeń mamy? Bo on gdzieś tu był na 100%. Gdzieś go tu słyszałem. Kurde, przy tym Centurionie jak byłem, tego słyszałem, no. Kurczę, tak dobrze szło przez chwilę, a później wszystko wzięło w dupę i dupa. Nic nie mogę znaleźć. Wróćmy do Centuriona. Ruda Orychalkum, no zawsze coś. Czytałeś dziennik typa, który badał te korytarze. Ten wibrujący dźwięk doprowadził go do szaleństwa i pod tym względem twórcy się nieźle popisali, bo naprawdę idzie kurwicy dostać od tego questa. Potem każdy dźwięk Niru cię będzie wkurzał. No właśnie. Nie czytałem wszystkich tych dzienników, to na pewno. Czytałem większość, ale nie wszystkie znalazłem na pewno. I akurat o tym brzęczeniu nie słyszałem nic. Także to akurat faktycznie to przegapiłem, ten fragment, ale fajnie, że przytoczyłeś. Nie chcę to, ja chcę mapę zobaczyć. Gdzie ja jestem w ogóle? No i tak, no i pokazuje mapa ewidentnie, że tutaj powinien być jeden korzeń. Gdzieś. Czy to nie jest to? Słyszę to gdzieś. Kurwicy, za chwilę dostanę. Przecież to tu musi być. No po prostu to słyszałem przed chwilą. Ale nie widzę nigdzie. Faktycznie, już rozumiem dlaczego tego gościa porąbało. Rtęć sobie wydobędziemy właśnie. Masz cały litr kadarki, tak? Tylko dla siebie. No już... Już większość wypiłaś, ja jeszcze piwa nie jednego nie wypiłem, wiesz co? Pij! No ja mam tylko jedno. Spokojnie, nie wiem czy będziemy dzisiaj grać w Beholdera, nie wiem czy mi się chce. Najchętniej ja bym pograł, bym bardzo chętnie pograł w Beholdera, gdyby on był kurwa spolszczony. Ja byłbym tak cholernie szczęśliwy. Ale jest spoko po angielsku. Tak, tylko że strasznie mnie to zawsze wkurza. Jak wiesz, ja mogę grać po angielsku, ale jak muszę tłumaczyć na bieżąco, to mnie wkurza. A to trochę będzie bez sensu, jak nie będę tłumaczył, tylko mówił tak, aha, no, zrozumiałem, idziemy dalej, To jest takie, no, zjebane, nie? Tylko najlepiej... kiedyś... Nie możesz tak po prostu się oddać tej grze, że wiesz, no właśnie, nie? Tylko, że musisz jeszcze tłumaczyć. Muszę jeszcze tłumaczyć i wystarczy, że jednego słowa nie będę znał i mam takie kurwa, nie? Co tu powiedzieć teraz? Jak to wytłumaczyć? Bo ja rozumiem... I się obchodzi to słowo dookoła. Tak, ja rozumiem, dokładnie. No. Tak jak dobrze Ania mówi, że po prostu się zastanawiam, kurde, i kombinuję jak koń pod górę. Jak, wiecie, jak wam powiedzieć o tym słowie, którego ja nie umiem przetłumaczyć, ale rozumiem znaczenie, tak? No i kurczę, kiedyś właśnie debatę taką mieliśmy z Tivoltem na ten temat, to lata już temu pamiętam, że właśnie no to jest problem, że ogólnie my nie potrzebujemy polskich napisów, ale widzowie ich potrzebują. Czekaj, to kurwa gdzieś tu jest. Czy to było tak głośno, to musi tutaj być. Nie no, kręcę się w kółko już tutaj nie wiem ile, ale przecież to musi tu być, no słyszałem to właśnie, kurde... Uszy mi chciało wywalić na lewą stronę i kurwa nie ma tego kwiatka zajebanego, nie wierzę po prostu. Dobra, jebać to. Nie wiem gdzie to jest. Czy Nie wystarczy, że przeczytam wszystko, a później się wypowiem ogólnie, o co chodzi. To nie jest... próbowałem tak, ale to nie oddaje tego aż tak, niestety. Niestety nie, no nie sprawdza się to, tak? Bo później w takim ogólnym rozrachunku, wiecie, było... najpierw były 3 linie dialogowe. Ja mówię, aha, to jest tak, to bla bla bla, nawijam o tych głupich 3 liniach dialogowych, bo próbuję opowiedzieć i od razu powiedzieć, co myślę o tym. A później jest 10 linii dialogowych, a ja powiem, aha. No, gość mówił, że musi tam iść i tyle, nie? I to jest takie, wiecie, mało satysfakcjonujące, no bo tego nie tłumaczę, tylko opowiadam, ale faktycznie czasem te dialogi mniej wnoszą, chociaż jest ich więcej, a później dialogi, gdzie jest mniej dialogu, więcej wnoszą do opowieści, tak? Ładuję klientami dusz broni, ale ładuję cały czas, także spokojnie, wiem o tym. Wiesz, trochę tych różnych rzeczy w Skyrimie już porozkminiałem, tylko no... Nie wszystko i nie do wszystkiego po prostu... Miałem czas podejść. Kurwa, gdzie te korzenie? Przecież cały czas je słyszę, ale w ogóle ich nie widzę. Nie wiem, jestem tak mało spostrzegawczy, czy co? No, cały czas słyszę po prostu, nie? Że mi napierdzielają. Faktycznie tych wibracji, jakbyś miała tak spędzić, kurde, parę dni tutaj. Czy parę tygodni. W takim, wiesz... Że coś ci taki wibrujący, głośny, wysoki dźwięk, który jest i nagle zanika, nie? I później znowu się pojawia. Kurde, próbuję tu wejść, ale nie mogę. Dobra, skarbie. Idę chyba do łazienki, umyję się i idę spać. Tak? Okej, dobra. Jeszcze dopiję to winko, nie? Dobrze. No przecież... Kurwicy człowiek może dostać, przecież ja to tu słyszę. Że to tu jest. Ale tego nie ma. Róża korundu. W tunelach szukaj korzeni. No wiem, szarobury, jednak no, najlepiej jest po prostu jak się to... Nie wierzę, no gdzie ten klejnot? A czy gdzie ten korzeń? Że w tunelach, że nad wodą, że przy wylocie rur. No może w wylocie rury faktycznie być. Tam ostatnio jak wychodziliśmy było coś. Ale to akurat było to miejsce i tu był jeden korzeń, ale my już go zebraliśmy. I gdzie jest następny? Kurwa, czemu Centurion idzie w moją stronę? Jakim kurwa... Kto go uruchomił? No co do cholery? Gnojek idzie do mnie, no. Nie bardzo miałem ochotę teraz się bić jeszcze z Centurionem. Serana, czy ty możesz zacząć go bić, czy tak będziesz tylko chodzić? On cię za chwilę jebnie, wiesz? Mam nadzieję, że to nie jest tak, że ona sobie... Nie, bo to widziałem wcześniej już. Nie jest tak, że ona sobie go przyzwała tylko, nie? Czekajcie, weźmiemy skazany na śmierć. Kurde, brawo Hanta, strzela i tak dalej. No co jest? Tak jakby w ogóle... Nie wiem, ona nie walczy z nim w ogóle, nie wiem czemu. Dobra, rozwalmy to. Widzę, że tak sobie po prostu przyszedł do nas. Mam wrażenie, że ona sobie go przyzwała i teraz nie chce go bić. Spadł jeszcze, kurwa, pod ziemię. Też zajebisty. Ej, patrzę, jak ten Centurion był w stanie spaść pod ziemię, to może po prostu... Kurde, ten. To może te korzenie też gdzieś są pod ziemią. Bo ich naprawdę tu nigdzie nie widzę. Dobra, spróbuję znaleźć to drugie. Tą drugą mapę odpalić i zobaczyć tam. Tak. Czy coś tutaj ten, no bo tutaj jest wyjście jedno. Kurde, automatyczne zapisywanie i gra się musi ścinać. Co za bullshit po prostu. Chociaż to gówno widać na tym. Kotku milczącego miasta. No tu ładnie wszystko wygląda, tylko że... Okej, to jest tu. My jesteśmy gdzieś tutaj. No i faktycznie, tu jest ten. Tu jest... Nie, gdzie jestem? Tu jest jakiś mostek. Przed chwilą był mostek. A tu jest Sewers. O właśnie, i tu przy Sewers jest. Więc tu na pewno jest. Teraz tak. Czy tu jest wyjście? Dobra. Czyli teraz tu powinno być jakoś, tylko że tak, no, tu ja widzę kształty, których nie widać tam. To gdzieś powinno być tu, tylko że nie potrafię wyznaczyć odpowiedniego miejsca. Jak to kurde wygląda tak naprawdę? Nie, czekajcie, to jest już tu. Aha, czyli korzeń powinien znajdować się dokładnie w tym miejscu. Dokładnie kurde tutaj. No to cofamy się tam i zobaczymy, czy on tam jest. Ja go tu słyszę, ale no... No i tutaj powinien gdzieś być. I gdzie jest? Proszę bardzo, jestem dokładnie w tym miejscu, gdzie powinien znajdować się korzeń. Czy on tu jest? Nie ma. Czego słychać? Tak. Czy coś zjebało? Prawdopodobnie. Nie, cholery nie widzę. Dobra, idę gdzieś dalej. Przy tej skale tutaj też są jakieś. Może ja słyszę jakiś inny po prostu. Tu jest następna ruda. Ale wiecie, mamy już naprawdę tego sporo. Może olać teraz ten quest i wrócić za kilka tygodni jako dorosną. Boże święty, nie chce mi się. Widziałeś, ile ja przeszałodziłem do tej lokacji? To było kurwa... miazga. Musiałem przejść 4 inne lokacje, żeby się... czy tam 3 inne lokacje, żeby się tutaj dostać. Czemu kurwa nie wydobywasz tego, debilu? Więc wolałbym to teraz po prostu zrobić. Wariować tu można, naprawdę. W sumie tak, o to właśnie w tym chodziło, że goś zwariował. Przez te dziwne dźwięki. Czy tutaj coś jest? Nie. Tu jest następna ta żyła. No i tutaj powinny być dwa i właściwie je nawet słychać, ale... Oczywiście znowu nie mogę ich... Ale ja wiem, że tak, z tej lokacji są z windy prosto do Skyrim, tylko że problem polega później na tym, że ja mogę wyjechać z windą na górę, ale i tak dalej siedzę w takiej jebanej klatce jakby i jedyne co to mogę sobie później przenieść się po prostu, wiecie, szybką podróżą, gdziekolwiek indziej, ale jak już wrócę, to nie mogę kliknąć dźwignię, bo dźwignia jest za kratą, której nie mogę otworzyć. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest, no. Tu jest następne. Tutaj powinno być jedno. I to słychać nawet, że tutaj coś jest, ale nie widać. Po prostu od pewnego czasu w ogóle nic nie znajduję. Poza tym, że tych żył pełno mam. Cześć, teaser. Nie, po prostu ciśniemy sobie Skyrima, przeszukuję kurde Czarną Przystań i pomału się wkurzam. Te klatki da się otworzyć, bo w środku zawsze jest dźwignia. Ale bo właśnie ostatnio jak patrzyłem, no nie byłem w stanie znaleźć nic, nie byłem w stanie wyjść. Po prostu musiałem szybką podróżą się przenieść. Więc no to mówię, no trochę to dziwne. Wiem, że tak nie powinno być, ale... No przecież opipieć można tutaj. Jakim sposobem nie mogę tego znaleźć? Chciałbym znaleźć chociaż jeden, żeby się, wiecie, uświadomić, przekonać, że faktycznie, wiecie, że faktycznie one są. Że może ich nie znajduję, a nie, że się kurwa coś zjebało, ale to już jest któryś z kolei, którego po prostu nie znajduję, bo po prostu go jakby nie ma. No i tu powinien być jeden. Kokony, jajo Haurusa, no fajnie, mogę je pozbierać. To się przyda. Ale to powinien być korzeń. Według mapy. Jakoś go tu nie widzę nigdzie. I to po raz kolejny nie widzę. Nie, naprawdę, zaraz się chyba wkurzę i po prostu zostawię to w ciul. Ale wiecie, myślałem, że poderpimy sobie w Skyrimie przy ten... Podarpimy sobie w Skyrimie, pozbieramy właśnie takie pierdoły, bo nie chce mi się to robić tego poza odcinkiem, znaczy, no bo musiałbym to robić, kurwa, no wydobądź. Ja go chyba odwołuję przez przypadek, coś naciskam. No i co i dupa, i nawet takich pierdół nie możemy zebrać. Teasery. Ja wiem, właśnie od tego o to chodzi, że od kurwa kilkudziesięciu minut, czy już od godziny chodzimy w kółko, wiedząc, że to gówno wydaje dźwięk, tylko że chodzę w kółko koło, wiecie, miejsca, gdzie powinno być, mam mapę wyrysowaną z miejscami, chodzę w kółko, słyszę jebany dźwięk, ale nie znajduję żadnego jebanego kwiatka, tak jakby po prostu zniknęły, tak jakby nie były widoczne po prostu. Często się buguje ten quest, no to kurwa, bardzo chujowo, że tak jest. Znowu słyszę, tu jest ten mostek, tak? No i tu przy mostku, pod mostkiem, pod mostem, albo na moście. Tutaj w tym miejscu powinien znajdować się kwiatek. Znowu go kurwa nie ma. Spróbujmy jakoś zanurkować. Ale tu po prostu powinien być, bo mapa tak mówi, ale na 100% tu nie byłem. Plus słyszę go nawet. Jest już któryś z kolei, którego słyszę, a go nie ma. Tutaj powinien być. Właśnie gdzie ten centurion był, tu powinno coś rosnąć. Też nie rośnie. Nie, tu, przepraszam. Tutaj, przy tym. A są tylko kokony. I znowu słychać, i znowu nie ma. Ale kurde, mam już tego tak dużo. Więc chciałem to zebrać. No tak jakby tutaj, w tych kwiatkach powinien rosnąć. I nie ma. Tak samo tutaj przy moście powinien być. No, opipieć można. Przy tym czymś powinien być. Tam na początku też tego właśnie nie ma. A sakra. No, wydobyliśmy sobie tą żyłę. Pierdol to wyjeźdź w Bieszczady. Albo do San Escobar. No, chyba tak zrobimy. Spróbujemy stąd wyjść jakąś windą i zobaczymy, czy faktycznie jest dźwignia, która nam pozwoli na wyjście stąd tak w miarę normalnie. Dobra, jebać. Nie wiem, może znajdziemy coś. Tu jest jakieś... O, i znowu słyszę. Za shit po prostu z tymi kwiatkami zajebanymi, no. A może bym tak przeczekał kawałek? No, ja to mi to nic nie da. No, jest taka dźwignia. Lecimy do Skyrim. W edukacji jest taki dźwięk tła, który ty mylisz z nirnem. No niby tak, właśnie, tak jak mówię, o to chodzi. A jest taka dźwignia, patrzcie. Okej. Gdzie ja wylazłem? Gdzieś nigdzie. Kurde, jak ja tu później wrócę niby? Czarna przystań. Aha, wielka winda... Okej, tu się po prostu zrobiło. Dobra, fajnie. A, ja pierniczę. Dobra, wróćmy do domku, porządkujmy parę rzeczy. I tyle. I to będzie koniec na dzisiaj Skyrima. I nie wiem, czy nie będziemy streama kończyć też chipsy? Oczywiście. Bo Ania jutro jeszcze do pracy idzie. Ja jutro od rana postaram się film ponagrywać wam. Żeby były. To się udało, aczkolwiek od zewnątrz tej klatki nie da się odłożyć z tego, co zauważyłem. Czekajcie, zresetuję sobie tylko nagranie. Znaczy najpierw no, zapiszę. Trzeba pamiętać, żeby resetować, albo nie wiem, ustalić jakieś tam coś, żeby się samo resetowało. No zjebane jest to, no ale co zrobić. Teraz tak. Ty się mi przydasz. Mam nadzieję, że nie są to same śmieci, których nie chcesz nosić. Już śmieci nie, teraz już tylko wezmę od ciebie rzeczy, których właśnie nie chciało mi się nosić, czyli wszystkie te. Akurat tego nie potrzebuję, ale nieważne, weźmiemy to wszystko. Jaki mamy udźwig? Bardzo zły, dobra, nieważne. No wiem, tylko trzeba tą daną windą wylecieć do góry, wyjechać do góry i wtedy sobie otworzyć, nie? Dobra, sztabki, korundy... Wow, ile ja tego nazbierałem, dawaj to wszystko. Dobra, wemerski pręt, metalowa płyta, złom. Tego nie chcę na pewno, znaczy to jest pogięty. Tu jest metalowa płyta, twardy metal. To zrobimy. Oli halkum zrobimy, rteń zrobimy, srebro zrobimy. Na pewno ten, z twardej metalowej, twardy dwemerski metal, a dwemerski metalowa płyta, pogięty złom. Czekajcie, pogięty dwemerski złom mi daje. A mam dwemerski złom, który, aha, którego nie da się tutaj przetopić, ale się da z niego zrobić te, to co chciałem. Taką mam przynajmniej nadzieję. Mhm. Tego to mam dużo, patrzcie jak ten ciężar spada, zajebiście. Dobra, i tutaj jest pogięty dwemerski złom 13. Zobaczymy, czy wiecie, że one się jakoś nie merdżują. Dwemerski złom 7 i pogięty 13. Dobra, fajnie. Teraz będę miał tak dużo tych krasnoludzkich sztabek, że po prostu do zasrania. Zarąbiliście. Dobra, zostawiam sztabki tu. Teraz masakra. To mogę też tutaj zostawić na razie. Granat, kula, lutnia, łuski skóry, rubiny, ruda, srebra, skóra, jelenia, niedźwiedzia. To zostawimy na razie. Sztabki korundu. Krasnoludzki metal 141. Dobra, nigdy więcej już nie zbieram krasnoludzkich metali, bo to jest masakra. Już tego nie potrzebuję. Powsze czasy. W sumie to źle zrobiłem, bo można sobie wziąć paski skóra, akurat bym wziął. Możemy coś tu porobić jeszcze, nie? Końska skóra, kieł mamuta weźmy. Chociaż, ale to nie... Nie wiem, czy to tak działa, chyba nie działa, że tutaj jest coś zostawione. Jakiś rubin, weźmy ten rubin. Skórę weźmiemy. Jelenia weźmiemy. Kot szablazemny, niedźwiedź jaskiniowy. Nie, to chyba tak nie działa. Dobra, jebać to. Ebon, korun, krasnoludzki metal. 189 mam. O, żelazo, ile tego mam. Nice. Nie wiem, że mam tyle żelaza. Ja nie wiem, czy ja nie kazałem mu kupić trochę żelaza. Tak mi się coś przypomina. Więc teraz możemy sobie na szybko... różne nie... Norski się tu pojawi. Nie było tego norskiego wcześniej. Buzdygan jest w ogóle, nice. Dobra, kościany. No są kościany, ale te kościany to jest ze sztabki. I to jest ciężki pancerz. Mączka kostna i jakieś skrzydła parzydłaka. W ogóle nie wiem, co to jest. Materiały budowlane. Dawaj gwoździ trochę. Trochę zawiasów i tych żelaznych łączników od chuja musimy zrobić. One dosyć dużo nam poziomu kowalstwa niby dają. Okej. Jej, 51. Elfik krasnoludzki, bożec, sarski, strasznie dużo tego. Teraz mamy... Tu się zrobił jakiś, czekajcie, o właśnie, tu są łuskowe, w stalowych jest łuskowy. Więc możemy mogli sobie to tworzyć, ale to później. Na razie postaramy się... Tak, tak, wiem, transmutację ja sobie robiłem wcześniej, tylko że po prostu, wiesz, na razie nie chcę przemieniać tej transmutacji, używać tego ze względu na to, że potrzebuję najpierw, chcę najpierw tutaj wszystko porobić. Chyba nadal nie będę miał nic na wyposażenie, bo przecież nie mamy słomy żadnej, nie? Meble, no właśnie, potrzebujemy słomy, a nie wiem czy mamy, czekajcie, bo już mamy zwierzaki. To powinno się teraz tą słomę dać... No i ta kupa popiołów tu leży, masakra. Powinno się tą słomę stamtąd zabrać, dać. Kościane i hitonowe to z Dragonborna. Nie wiem, no mam je w każdym razie. Ponoć się jakoś miało dać zabrać stąd słomę. Kurwa, czy możecie przestać mi tu podchodzić pod nogi? Mam kurę i krowę, ale słomy nie zbiorę, bo... No nie mogę zwierzątom podebrać, no to jest okropne. Co ja mam tu zrobić? Nie wiem też, gdzie jest Grigoriy, żeby jego zapytać o słomę. Ewentualnie zobaczymy tutaj, czy coś nie mamy. Słoma 2. Nie jest tego zbyt dużo. Ale niech będzie. Ale najpierw chcę zobaczyć tutaj, bo ja bym sobie tego pajączka chciał... O, właśnie, siema. Ulepszenia kupić budulec. Co nam się kończy? Kamienie, glina, drewno. Gówno, kurwa. Nic nam się nie kończy, potrzebuję słomy. No dobra, w każdym razie tak. Mamy możliwość zrobienia krasnoludzkiego pająka. Z dwóch tych. Albo możemy tutaj też zrobić całą krasnoludzką sferę. I on fajnie wygląda. Chociaż pająk mi się bardziej podoba. Dwemyrski złom. Czy ja nie miałem jakiejś książki do przeczytania, w którymś momencie? Miałem coś, co nie przeczytałem, bo byłem wampirem. No ale w każdym razie tych dużych rzeczy możemy mieć dosłownie tutaj 3. I na to się składa już czaszka smoka, którą chciałem mieć koniecznie. Ten troll, który mnie trolle wkurzały. Nie, zobaczmy, co możemy mieć innego. Możemy mieć Haurusa. Taki tam robak. Draugra. Mniejszego Draugra chyba też można gdzieś mieć. Falmera, Horkera, jelenia. Kota szablozębnego. Krowę, niedźwiedzia. Niedźwiedzia śnieżnego. Pająka, trola, znowu trola. Wilka, to nie jest jakoś ten, no wiecie, to jest taki standard, niedźwiedź, coś tam, kot szablozemny. Myślę, że ta krasnoludzka sfera to jest coś, co jest fajne. Coś, co jest takie zajebiste. No i tutaj jeszcze coś będę myślał, bo tu już tego pająka chyba nie będziemy na razie robić. Aż mamy, co my mamy? Tu jakiś zębacz, jest dziwny. Mamy wiłę na pewno, która stoi tu. Mamy w sumie raz, dwa, trzy puste. Wiłę i 3 puste. Możemy Draugra, Falmera, Kozę, Kraba Błotnego, Krasnoludzkiego Pająka, Szkieleta, Wiedźmokruka, Wilka Lodowego, Wiłę, Zębacza, Ślizgacza. Myślę, że pająk mógłby być, bo one są fajne po prostu. Pajączki ten. Więc to zrobimy, a jeszcze 2 się może jakiegoś Wiedźmokruka i coś tam zrobimy. Więc na razie tak zostanie. Dupa, że Grzesiu nie może nam słomy zamówić. Bardzo nad tym ubolewam, ale co zrobić? Do szkatuły możemy wpierdzielić te wszystkie pierdoły. Czyli tak, ten amulet już mamy 3. Naszyjniki jakieś. Pierścienie, kondycji. To i to. Ponadto tutaj sobie dam te buty z udźwigu. Na razie sobie wezmę to i to i to. I teraz tak, orkowa zbroja, orkowy hełm, buty udźwigu. To sobie umieszczę. To sobie założę. To chyba na razie też umieszczę, bo na razie chodzę w tym wampirzej. Zbroi. Otwierania, to jest moje, dobra. Zwój. Okej, to jest tyle. Co jest w stoliku? Dzienniki i zwoje. Zwój możemy tu umieścić. Ten dziennik możemy tak. Aha, tego nie mogę. Tatki, jakiś prestary zwoje też nie mogę. Taniec w ogniu, zamknięty pokój. Dobra, to co mogę, to pomieszczam tam na szafie w górze. To jest fajne, że możemy po prostu wziąć tutaj jeszcze. O, pokazuje nam się, że można umieścić tu jeszcze 12 ksiąg, więc mogę wyrzucić to. I one się... Aha, nie wziąłem wszystko. Brawo, kurwa. Nie wiem, jakim sposobem. Więc to nie, dzienników nie, bo one się później się pierdzieli, ta kolejność. To weźmiemy, księgę czarów nie. To nie, to też i to też. I to da, jak pięknie. No one się tak przewrócą, ale później jakoś się tam poukładają. Tu mam następną szkatułkę śmieszną. Dobra, ten warsztat, czy możemy coś tu w końcu zrobić? Jakieś łóżko, podwójne łóżko, pojedyncze, dawaj to podwójne na początek. Okej, zajebiście. Komoda, kredens, kufer. Może być to, może być szafa, 2 stoliki. Zobaczmy, półki, gablota nie, różne nie. No to dawaj pojemniki, dawaj to i to. Pięknie. Tu nie, tu nic. Świetnie. Więc troszeczkę się tu zaczęło coś robić. Gdzie są te łóżka całe? A tu jest podwójne łóżka, tam pewnie będą 2 pojedyncze, tak przypuszczam. No, tu będzie jedno łóżko, drugie łóżko, dobra. To miło, zobaczmy tutaj. Możemy to później faktycznie sobie tak zrobić, żeby Grigoriy już tam poumieszczał w tych pokojach tak maksymalnie. Jak widzicie, tutaj na przykład był w rogu stolik, ten warsztat do robienia mebli, już to zrezygnowałem z tego, bo po prostu już no nie jest mi to jakoś potrzebne, bo już wszystko tam mam. Okej, już nie mam gwoździ. O, to możemy sobie przynajmniej dać. Na dół mi się nie chce schodzić. Okej, no to właściwie chyba już tyle. Zobaczmy jeszcze tu. Jakieś meble, nic. Półki ścienne, no niech będą. Beczki już nie, różne też nie. No i tak mniej więcej wszystko zrobione, co mogliśmy. To zaszczyt znów cię widzieć, Tanie. Czekajcie, co? Przy zaklęciach w zaklinaniu patrzy masz NIR, tylko premia do szkoła magii, ale również premia do szkoła magii i regeneracji. Są dwa różne zaklęcia. Mhm. Nie rozumiem. Cio. Nie do końca wszystko rozumiem, co mi tu piszecie, bo czasem jest to według mnie troszkę zbyt skomplikowane, co próbujecie przekazać, no ale zrobić. Dobra, damy to tu i tu. Z tego się właściwie uwolniliśmy. Bardzo ładna orkowa zbroja. Czy potrzebujemy jeszcze coś wywalić gdzieś? No, elfie strzały, kostur możemy zostawić, krasnoludzkie buławy, krasnoludzki sztylet. Pewnie już mam. Nie, nie mam. A, to zostawimy. Dobra. Bo płomienie, akurat te są moje. I to w sumie tyle. No już to ładnie wygląda. Tu mamy jedno, tu drugie, tu trzecie, tam czwarte. O, ten szklany pancerz taki ten se stoi. Później coś tu pewnie będziemy zmieniać, żeby jakieś tam łuskowe dodać czy coś tam, ale na razie mniej więcej tak to wygląda, tak to działa. Tu oczywiście mamy od cholery jakichś jeszcze innych różnych rzeczy, które trzeba będzie po prostu poprzestawiać, ale może ja już się tym sam zajmę. Bo trochę ciężko, żeby wszystkich was tym męczyć teraz. Niemniej jednak dokonałem tego, co chciałem, a resztę tutaj sobie, wiecie, muszę pochodzić na zasadzie, poprzechodzić między jedną, drugą, trzecią, dziesiątą skrzynką i poustalać, co gdzie jest, jeszcze zajść do białej grani, zobaczyć, co tam mam, żeby czasem coś nie okazało się, że gdzieś tam coś pozostawiałem. Granaty zostawimy tu. Rubiny jak najbardziej też. Skóra, no mam tego pełno, ale to nic nie daje. Sztabki żelaza jeszcze jakieś zostały, też nieźle. Zawiasy, łączniki, fajne. Gwoździe mi się o dziwo skończyły. Pewnie te rzeczy też powywalam, pozastępuję jakimiś innymi. Jeszcze zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Tu mam jakiś kurwa problem z tym, bo za każdym razem, jak tu przychodzę, to ten manekin ma na sobie elfi lekki hełm albo czasem nawet i buty. Ja za każdym razem ściągam ten hełm, on się tam jakoś poprawia, a później to i tak dupa, bo ja przychodzę tu i spełnię kolejny hełm na manekina. Już ma dwa, teraz będzie miał trzeci. I chuj wie, dlaczego tak się dzieje, po prostu tak jest. Bez sensu, ale no cóż. Dobra, to chyba tyle. Tak myślę. Jeżeli chodzi o Skyrima. Muszę się, wiecie, czasem pozastanawiać, gdzie co ja tak naprawdę dałem. Bo już nie pamiętam. A, Jezus Maria, dobrze, że tu są dwie pary drzwi. Można by mu powiedzieć, chociaż nie, myślę, że już nie potrzebujemy zbytnio dużo surowców. Nie robiłem jeszcze. Znaczy ogólnie, jeżeli chodzi o gildię, to na razie słabo u mnie z gildiami, dlatego że zająłem się tym dodatkiem i chcę od początku do końca zrobić ten dodatek. Jak zakończymy, to dopiero wrócę do gildii. Pierwsze co, to bym chciał gildię towarzyszy zrobić, jakoś pocisnąć, i myślę, że Akademię Magów Zimowej Twierdzy, bo już tak to byliśmy parę razy. Myślę, że fajnie by było tam zajść i spróbować zaczynać robić te questy. Dzięki temu też będę mógł dopełnić questa z Gauldurem, którego na razie nie byłem w stanie zrobić, bo właśnie lokacja jest zablokowana, więc myślę, że tym się najpewniej zajmiemy. Dobra, myślę, że to na tyle w tym rozdaniu Skyrima, które trwało całą wieczność. Tragedia. Tu mi pokazuje, aha, nie, bo ja tak patrzę, Boże, ile już tu nagrywam, 2 godziny, 3 godziny, a przecież to stream tyle trwa. Dobra, to nic, ja sobie tu zatrzymuję nagranie. Szybki zapis. No niestety, ten Nirn chyba sobie sam poszukam jakoś, nie wiem, może jak, wiecie, zresetuję grę czy coś, bo na razie to jest jakaś jebana tragedia.